możliwości. Witajcie, tu ekipa Pad TV w stałym składzie i mamy dzisiaj dla Was 23. podcast. I jest ze mną jak zwykle Dawid Maron. Witam Was serdecznie. Michał Wiśniewski. Siema wszystkim. No i ja w roli prowadzącego, czyli Paweł Niziołek. Witajcie. No i co, w tym tygodniu klasycznie zaczniemy sobie, jak to Dawid tu widzę nazwałeś, od naszej tablicy korkowej, czy też ogłoszeń parafialnych. Tak. Kilka takich istotnych newsów, informacji, o których warto byłoby wspomnieć. Na początek myślę, że wspomnimy o tej epie, czyli o naszym głosowaniu na nasz podcast w europejskim plebiscycie podcastowym. Przypominam, że tam padtv.pl/epa możecie sobie wejść i zagłosować. Taki alias dla Was zrobiliśmy, żeby to było łatwiejsze. Tak. I tu, Dawid, wprowadziłeś jakieś zmiany w naszym feedzie, to może trochę o tym powiedz, żeby osoby, które będą miały z tym problem, wiedziały, o co chodzi. Tak, wymieniliśmy po prostu silnik podawania pliku XML, czyli tego słynnego RSS-a z podcastami. Pozostałe dotyczące wpisów i komentarzy i wpisów na blogu zostaje w tym miejscu, w którym są. Natomiast ten od podcastu został zmieniony i w tej chwili podcast jest na FeedBurnerze, także teraz tam RSS jest podawany z tamtego źródła. Myślę, że dla Was to nie powinno być problemu, bo jest to tak ustawione i tak to zrobiliśmy, że powinno to obejść się bez jakichś tam kłopotów i ta wymiana nie powinna być bolesna, ale gdyby komuś coś dokuczało i byłyby jakieś cuda się działy, to piszcie, żebyśmy wiedzieli co i jak, żeby po prostu jak najmniej ludzi miało ten problem. Obawiam się, że mam nadzieję, że tych problemów nie ma i oby tak zostało, ale gdyby coś, to dawajcie znać. Też mam taką nadzieję, że tak będzie. No i co, druga sprawa, a w sumie to trzecia z tej perspektywy, to nasz konkurs hitmanowy. Przypominamy, że do końca października możecie podsyłać swoje propozycje. Będziemy wybierali, że tak powiem, najlepsze, które do nas dotrą i na początku listopada ogłosimy zwycięzcę. No i czwarta, już ostatnia rzecz. I to znowu chyba ty, Dawid, lepiej żebyś opowiedział o tym, bo bardziej jesteś w temacie i tu masz z pierwszej ręki informacje, to opowiedz o projekcie gamelink.pl. Tak, jakiś czas temu trafiliśmy na człowieka, który nazywa się Karol Czaciło i on prowadził sobie taki niezależny blog, taki nazwał sobie po prostu niezależnego, nazwał samozwańczy niezależny publicysta dotyczący tematu gier i tematów okołogrowych i tej tematyki bliskiej nam bardzo. Ostatnio pochwalił mi się, że wystartował z nowym projektem, który nazywa się gamelink.pl i to jest takie dosyć ciekawy projekt i dosyć ciekawe miejsce w sieci, bo to ma być miejsce, gdzie będą spotykać się jakieś ciekawe pomysły, jacyś ciekawi ludzie, którzy chcą coś zrobić w temacie gier. I to będzie jakby taki inkubator różnych ciekawych osób, ciekawych projektów innych, taka platforma, gdzie będzie można spotkać... Ale mówimy bardziej o publicystyce niż o tworzeniu. Tak, bardziej publicystyka i bardziej tak informacyjnie, więc zobaczcie, wejdźcie, może Wam akurat przypadnie coś takiego do gustu. My wypełniliśmy tam lukę podcastu, bo akurat Karol nie miał nikogo, kto by coś takiego robił i chciał tam wziąć udział, więc my się tam wpasowaliśmy i jesteśmy jakby częścią tego projektu i myślę, że mam nadzieję, że to miejsce się rozrośnie i to będzie coś ciekawego, co się przyjmie w naszej sieci. Także tyle z takich najważniejszych informacji według mnie. No to tyle. To myślę, że tym newsem możemy zamknąć nasze, że tak powiem, wstępne informacje, czy tam parafialne, jak kto woli. W tym tygodniu tematem głównym, taki, który sobie tutaj dziś wybrałem, zaproponowałem, to będzie poziom trudności w grach, jak wygląda teraz ten nowy, łatwiejszy dla gracza system zapisu samej gry, bo ostatnimi czasy, to myślę, że nie tylko ja, ale wielu tych starszych datum graczy narzeka, że gry przestają być wyzwaniem, stają się coraz łatwiejsze, wszystko jest robione tak bardziej pod publiczność, nie? Tak jakby dziwnie deweloperzy obawiali się, że zrobienie trudnego, wymagającego tytułu
będzie od razu jakby wiązało się z porażką czy problemami ze sprzedażą. I dla mnie, szczerze mówiąc, takim no, dobitnym przykładem, że tak nie jest, może być sukces tytułu Demon Souls albo Dark Souls, tą kontynuacji, prawda, tego Demon Souls. I teraz no, tytuł właśnie zasłynął bardzo takim wymagającym od gracza systemem jakby zapisów, czy systemem samej rozgrywki, bo tam, że tak powiem, śmierć była w pewnym stopniu nieodwracalna i wymagała naprawdę dużej, że tak powiem, jak to nazwać, no dużego wysiłku, że tak powiem, od gracza, żeby odkręcić to, co się przed chwilą stało. No i jestem ciekaw, co wy w ogóle o tym sądzicie, czy trudne tytuły w obecnych czasach mają rację bytu, czy raczej będziemy skazani na to takie łatwe, miłe i przyjemne. Michał, ty czy ja? No, może to teraz zacznij, bo to zazwyczaj... Dajesz, Dawid. Mnie wybieraliście na rozpoczęcie tematu, także... Za karę. Pewnie. Dobra. Z tym wszystko, tak jak sobie myślę, to faktycznie, no ci starsi gracze, ty raczej, o których powiedziałeś, oni pamiętają, jak to było, jak to się grało kiedyś, że zaczynałeś grę, nie wiem, miałeś 3 życia, albo jakiś tam pasek energii, albo nie wiem, miałeś jeszcze to inaczej rozwiązane, musiałeś się gdzieś zapisywać, sejwować się. No, kiedyś najpopularniejszym były te życia, prawda? Tak, życia. Miałeś 3 życia, ewentualnie ten pasek życia. No to też było, ten pasek życia jakby to był jakby podzielony, był jakby część tego serduszka, zakładając, że to było serduszko, to był jakby pasek tego serduszka i to serduszko jakby było... Tym inkubatorem tego paska. No jak ten pasek się skończył, no to życie zostało jakby zabrane i kolejne. I do zera. To kwestia życia to jest już w ogóle taka rzecz, która jakby zanika, albo w ogóle tak naprawdę nie ma. I jakoś nie przypominam sobie. Znaczy, no nie, zdarzają się jeszcze takie gry, no chociażby Darksiders tak mi przychodzi teraz do głowy, gdzie jest ten pasek życia i faktycznie te czaszki zielone, które jak tam je spożytkujesz, no to faktycznie umierasz. Ale tak naprawdę śmierć dla ciebie w grze nie jest niczym. Znaczy, nie ponosisz jakichś specjalnych kosztów związanych z tym, że zginąłeś. Nie zaczynasz gry od nowa, nie musisz iść od, nie wiem, no przede wszystkim nie musisz grać od nowa. No poza tym tytułem, o którym wspomniałem, przepraszam, że ci wiedzę słowo, na przykład to właśnie ostatnio Demon Souls czy Dark Souls ostatnio. Tak. No to jest tak, że jeżeli giniesz w jakiejkolwiek grze, no to stary, respisz się, masz jakiś checkpoint i lecisz od jakiegoś miejsca i tak naprawdę nie ponosisz jakby konsekwencji tego, czy grasz po prostu, bo grasz na pałę i lecisz po prostu, wiesz, na Rambo czy na Hura. A pamiętam z czasów Commodore, ZX Spectrum czy Amigi, czy nawet początkowych niektórych produkcji na PC, bo tak to wyglądało, że kończyło się życie, kończyła się zabawa i trzeba było jechać od nowa i naprawdę zastanawiać się i być bardzo czujnym, jeżeli chodzi o to, jak grasz i obserwować faktycznie i zastanawiać się, i mieć oczy dookoła głowy, co się dzieje dookoła ciebie i faktycznie przyglądać się temu. Czasami wydaje mi się, że deweloperzy robią taki zwrot ku temu staremu systemowi, czyli nie wiem, jeżeli chodzi o poziom trudności gry, tutaj to w ogóle zostało bardzo mocno spłaszczone. Pamiętam, że kiedyś nie było czegoś takiego, że był, nie wiem, poziom trudny, jakiś easy, normal i hard. Nie było czegoś takiego. Tutaj definicja... Słuszny i właściwy. No tak. Czy generalnie wydaje mi się, że to jest jakby czas, który minął od ten okres, który minął od tamtego czasu, został tak bardzo mocno rozciągnięty i to zostało sukcesywnie jakby wypierane. Tylko zastanawiam się, co kierowało, znaczy pewnie, znaczy potrafię sobie na to odpowiedzieć, że gry mogły być w jakiś sposób trudne i żeby poszerzyć jakby tą grupę odbiorców, żeby gra była bardziej przystępna dla innych graczy może, to trzeba było podzielić to dla tych casualowych graczy, czyli tryb easy, dla tych normalnych, którzy chcą po prostu sobie raz na jakiś czas pograć sobie raz od czasu do czasu i dla tych, którzy są hardkorowymi graczami i lubią, gdy gra od nich czegoś wymaga, wprowadzono jakieś tam tryby trudniejsze typu hard, crashing, czy jakiś nightmare, czy jakieś jeszcze
No, wiesz, nawet w Wolfensteinie były poziomy trudności, w Doomie były poziomy trudności, więc to przecież stare jak świat tytuły, więc... No Quake'u. Tak, więc tutaj tylko widzisz, te poziomy trudności w tych obecnych tytułach, tych, które teraz znamy na przestrzeni kilku ostatnich lat, czasami te różnice między tymi poziomami trudności nie są tak wyczuwalne według mnie. Ja przynajmniej czasami nie odczuwam. Nie wiem jak wy macie, ale ja nie odczuwam czasami poziomu trudności na przykład między normal a tym na przykład najtrudniejszym. Czasami wydaje mi się, że no owszem, czasami jest tam to tak zrobione, że dostaniesz 2-3 kulki i nie wiem, no giniesz, no albo musisz się naprawdę bardzo mocno coverować gdzieś tam z jakimiś rzeczami, albo no na przykład mówię tutaj o shooterach, bo wiesz co, nie wiem, te poziomy trudności według mnie są teraz bardzo mocno, one są na wypłaszczone, to są takie bardzo płaskie. Te różnice według mnie polegają czasami na tym, że nie wiem, znajdujesz więcej ammo, że... Więc ja czasami jakiegoś zdrowia, ale to też jest rzadkie, bo tak, jest w dobie czasami notorycznej regeneracji zdrowia, to wiesz, to te apteczki są... W ogóle to zdrowie, ta regeneracja, to już w ogóle to jest, osobny temat. To jest w ogóle jakby osobna piłka, nie? Ale jeszcze mówiąc coraz o tym, jakby po tych poziomach trudności i o tym, jak to jest wypłaszczone, to poziom trudności z reguły polega na tym, że faktycznie znajdujesz jakby więcej tych rzeczy, które są na poziomie wyższym trudne do znalezienia, czy amunicja, jakieś zdrowie, jakieś tam nie wiem, fiolki życia, no w zależności od typu gry, ale też oponenci nie stawiają aż takiego oporu, albo zachowują się idiotycznie w grze, ewentualnie nie wiem, masz większy pancerz, albo jesteś bardziej odporny na obrażenia, które zostaną zadawane, czy to w grach, nie wiem, RPG, czy tam strategicznych, czy wiesz, czy w jakichś tam innych, czy w shooterach. Więc to jest jakby osobna, ale tutaj mi się wydaje mi się, że to jest temat związany z tym, żeby ta gra jednak była przystępna dla każdego. Tutaj chyba o to chodzi, bo wiesz, jeżeli ja jestem hardkorowym graczem i chcę pograć sobie w grę i dany tytuł mi jara, to mnie to nie zniechęci na przykład, że ja będę na przykład ginął w drugiej planszy i będę musiał zaczynać za chwilę od nowa i taka gra, wiesz, na przykład zmarnuje półtorej godziny, bo nie jestem w stanie się gdzieś tam cofnąć od jakiegoś momentu iść, tak? Pamiętam takie gier setki na Commodore, gdzie czy na Amidze, gdzie człowiek ginął i niestety nie było gdzieś tam load czy coś, załaduj sobie albo sobie coś save'uj w jakimś hardkorowym momencie. Albo cały level trzeba było powtarzać, a nie jakiś tam albo cały level checkpoint sprzed 30 sekund. Bo to dokładnie. Też jest osobny pamiętam klimat. Takie frustrujące momenty czasami w Cannon Fodder na Amidze. To też było tak, że czasami ginąłeś gdzieś tam w jakiejś głupiej sytuacji i nie było możliwości, zginęli ci żołnierze i nie było możliwości jakby gdzieś pójść na mapie, wziąć kolejny zasoby ludzkie, tylko nie, ginąłeś stary, lecisz od nowa. I tutaj nie było opcji. Ma takich gier na Commodore, gdzie faktycznie ginąłeś i no sorry, jeżeli miałeś kasetę, to gdzie opcja zapisu? Nie było, było bardzo mało gier, które no, oferowały coś takiego. Do leveli po prostu. Co było? Kody, które się A to pisywało. Czasami kody, ale wiesz, no, no w większości przypadków przy grach właśnie na Commodore, pamiętam, to było bardzo dosyć istotne, że jeżeli miałeś grę z kasety, to nie miałeś możliwości zapisania gdzieś na jakiejś kasecie. Czasami pojawiały się takie produkcje, że one miały możliwość, ale tu musiałeś mieć specjalną kasetę, na której nic nie miałeś i gdzieś tam mogłeś sobie zasejwować. A tu też nie wiedziałeś, w którym miejscu ten save jest, jak go potem odnaleźć. To było strasznie uciążliwe i to się z reguły nie udawało. W przypadku dyskietek, no to wtedy był problem bardziej rozwiązany, bo sobie gra zapisywała w jakimś tam bloku na dyskietce i to było i ta gra wiedziała, gdzie to zapisała i wtedy mogła sobie jakby odszukać to, więc to był jakby inny problem, ale wszystkie kasetowe systemy, wszystkie kaseciaki, no nie miały niestety tego i grając z nim w Montezumę, w River Ride, czy w jakieś inne rzeczy, czy Chase HQ chociażby, taka bardzo fajna gra, co mi przychodzi do głowy, to nie było. Jeżeli po prostu dałeś ciała, leciałeś od nowa i nie było opcji tutaj. Pamiętam, że jeszcze na Game Boyu to faktycznie były kody i jak faktycznie gdzieś zginąłeś, to mogłeś sobie iść. Miałeś password, wklepywałeś odpowiednią kombinację, którą gdzieś zapisałeś sobie na kartce i Another World tak miało, prawda? No dokładnie tak. Także wiesz, tak mi się tak wydaje. Nie, a ty, Michał, masz jakieś takie przemyślenia w kwestii? No ja to się ogólnie zasłuchałem właśnie w tym, co mówiliście na temat starych gier, bo to
Ja aż tak do tyłu niestety nie miałem okazji grać typu na konsolach ale, typu Amiga czy Commodore. Ale zetknąłeś się chyba, nie? Czy nie? Tak, no z Atari chociażby wujek mi właśnie pokazywał kiedyś, nawet jeszcze gdzieś leży na strychu całkowicie sprawne z kaseciakiem. Teraz można sprzedać za grube pieniądze na Allegro, stary, no, warto wygrać. Niech leży. Kiedyś. Niech leży, jeszcze, niech tam jeszcze wiesz. Jeszcze dłużej pójdzie. To jak wino teraz. No, widzisz. No, mole, ale co do tych wszystkich pasków zdrowia i właśnie tego, serduszek, że, tak. Tak, to chciałem powiedzieć, przytoczyć tutaj tytuł, który jest u mnie ostatnio bardzo oblegany, czyli... Poczekaj, niech zgadnę. No dawaj. Resident? Dokładnie. Ponieważ tutaj jest rozwiązane w ten sposób, że mamy tam 6 kwadracików, no zależy kim gramy, nie? Życia, które no jeśli oberwiemy, no to już nam się nie odnowią, tylko musimy poszukać właśnie jakiejś tam tej roślinki, co jest tak no dość klasycznie rozwiązane jak w poprzednich Residentach. Dziwne zioło. Tak, dziwne zioło. Ale no chyba, że nas przeciwnik zaatakuje jakoś, nie wiem, za osłony, że oberwiemy jakoś lżej, no to tam zlatuje ten kwadracik do połowy i już dalej on się potrafi zregenerować, nie? To jest już takie niby tak trochę po staremu, ale jednak jest nadal zostawione w ten sposób, że jest możliwość tej regeneracji. Natomiast właśnie co do poziomów trudności, tak jak mówiliście, no to tu jest, tutaj nie, macie, nie, nie ma tak, że mimo wszystko na tym najwyższym poziomie masz powiedzmy tam jakieś ułatwienia, nie? Że więcej amunicji, że słabsi wrogowie. Widziałem filmik, który pokazywał tryb, który ma dopiero wejść, z tego co mi wiadomo. Ten no hope left, nie? Że bez nadziei. To tam koleś od podstawowej jednostki oberwał jedno uderzenie, to 3 kwadraciki z 6 mu już zleciały, nie? A... No kurczę, to hardkorowo. No dokładnie, a domyślam się, że aż tak dużo tam raczej nie będzie na tym poziomie wszelkiego rodzaju właśnie roślinek do zebrania, amunicji. No ale tak, ale taki elementy, że tak powiem, gry rekompensuje ci pewnie checkpoint, który został wcześniej wykonany. No, tam są checkpointy, ale właśnie w Residencie jest to tak rozwiązane, że jeśli na przykład idziesz przez mapę, tam są co jakiś czas te checkpointy, z tym, że zapisy konkretne, że jak już wyłączysz grę, są co pewien okres czasu, nie tak jak checkpointy te zwykłe, że w momencie kiedy umierasz, no to idziesz od checkpointa. Tutaj jest tak, że jak wyłączysz konsolę, to nie idziesz od tego checkpointa, co był poprzednio, tylko od momentu, w którym tam w rogu ekranu ci się pojawi taka maszyna właśnie do pisania, jak to było... Jasne, jakiś tam autosave został zrobiony, tak? Tak. No i dopiero idziesz od tego momentu, już raz się tak rypnąłem, nie? Że tutaj przeszedłem jakiegoś bossa, ale się śpieszyłem i nie zdążyło się zapisać, nie? Nie przeszedłem przez jedne drzwi i wracam do chaty, a idę sobie dalej, patrzę, a tu znowu ten sam boss, nie? I znowu męka. Wiecie, dla mnie co jeszcze taką próbą powrotu do tego, co znamy my, starsi gracze, to był tryb w hard bodajże w Dead Space 2. Tam były 3 save'y na całą grę i nie było zmiłuj się. I już faktycznie tam trzeba było się już mocno pilnować. Mimo że wrogowie nie byli może na tyle silni, znaczy oni mieli jakąś tam faktycznie większą siłę przebicia i mogli cię bardzo szybko jakby tutaj rozebrać na kawałki, ale powiem wam, sama ta świadomość, wiecie o czym mówię, sama ta świadomość, że masz 3 save'y, nie ma checkpointów i stary, masz teraz do przejścia 13 chapterów czy tam 15-16 i teraz rozłóż to tak, że jak zginiesz, wracasz do miejsca, gdzie save'a zrobiłeś. Czasami trzeba było się cofnąć 4-5 chapterów, jak dałeś ciała. I powiem wam, że to jest taki
Co to jest taki ci się ten... na tym nie robiłem tego generalnie. I doszedłem chyba do... Za pierwszym raz zrobiłem tak, że doszedłem do trzeciego chaptera i tam był dedykowany save, więc tam ten save zrobiłem. Potem doszedłem dwa razy do ósmego chaptera i tam zginąłem, więc mnie cofnęło dwa razy do trzeciego i stwierdziłem, że sobie na razie dam spokój. Nieźle. Ale to jest faktycznie taki przykład tego, że ten poziom trudności nie tyle wywindowany jest strasznie mocno, ale teraz ta możliwość jakby zapisu, nie ma tych checkpointów i to. I to powoduje, że podchodząc do takiej gry, jesteś na dzień dobry wydygany. Mimo, że wrogowie nie są wcale silniejsi, bo oni są mniej więcej na tym samym poziomie. Dużo ostrożniej grasz, wiesz. To po prostu grasz zdecydowanie, właśnie, grasz dużo, dużo ostrożniej. Przyglądasz się, nie lecisz po prostu na pałę. I ten głupi nawyk taki zostaje, wiesz, że po prostu idziesz sobie, a tutaj mi checkpoint, gdzieś tu save był, bo tych skrzynek tych save'owych było, tam jest od groma. Tak naprawdę nie ma checkpointów w Dead Space'ie, tylko tam jest jakby takie skrzynki, w których zapisujesz. No to. Ale jeżeli teraz ty na te skrzynki ty je napotykasz, one są, możesz skorzystać rzeczywiście, tylko jeżeli wszystkie trzy save'y zmarnujesz w levelach 1, 2, 3, to gdzie pozostałe 13? Jak to przejść, stary? Dokładnie. Więc tak naprawdę... Wiesz co? No jak to, jak ciśniesz do przodu i no nie ma zmiłuj. Właśnie nie. To właśnie nie da się. Słuchajcie, no, dla mnie takim najbardziej tytułem, który właśnie ten etap takiego zapisywania czy checkpointów wprowadził na te nowe tory, do których teraz jesteśmy bardzo przyzwyczajeni. Pamiętam wtedy, że bardzo media głośno o tym pisały i mnóstwo fanów serii się oburzało. To był Prince of Persia, czy Persia z 2008 roku. No i tamten system, jak się ginęło, to była ta animacja, że ta kompanka wyciągała cię za rękę z jakiejś takiej otchłani, czy tam gdzieś jak się spadło w przepaść, czy coś takiego, wyciągała za rękę, podnosiła i praktycznie z kawałek dalej się kontynuowało. Więc to wszystko było takie maksymalnie uproszczone i pozbawione jakiegokolwiek, przynajmniej dla mnie, tak jest moje zdanie, wiele osób się nie musi ze mną zgadzać, ale że było to pozbawione takiego elementu, no okej, zginąłem, podniosłem, tutaj nie trafiłem w tę dziurę, no to okej, to już jestem na poprzedniej krawędzi i to już sobie mogę tam skoczyć, 2-3 skoki wykonać i znowu jestem w tym samym miejscu, w którym byłem, więc to jakby zabijało trochę taką powtarzalność, wprowadzało, że brak tej możliwości zginięcia przez głównego bohatera wprowadzał, że no to co, no to możemy wpadać w tą przepaść x razy i jak nam się w końcu uda, na chybił trafił, no to przyszliśmy dalej. W tym momencie pojawia się pytanie, gdzie tu jest wyzwanie i gdzie tu jest jakaś trudność, prawda? Dokładnie. Też wspominaliście o tej regeneracji zdrowia, tak nie zdążyłem się wbić, że tak powiem, z jednym tematem, a chciałem o jednej rzeczy wspomnieć. No była seria Resistance, robiona przez Insomniaka i tam w pierwszej części była regeneracja, boże, nie było regeneracji zdrowia, tam się zbierało te fiolki ze zdrowiem. Trzeba było zbierać, żeby sobie odradzać zdrowie. To już taki typowy old school, nie? Tak, ale to było właśnie fajne, bo to o czym wspominałeś, że nie może nie aż tak hardkorowe jak w Dead Space, no ale na przykład były klimaty w tym stylu, że wiesz, że widziało się tutaj apteczkę, czy tam tą fiolkę do zgarnięcia, wiedziało się, że się ma mniej więcej połowę zdrowia, czy tam prawie pełne na przykład, i tutaj jakieś pomieszczenie do oczyszczenia z przeciwników. No to człowiek sobie planował, że najpierw oczyszczał to pomieszczenie, przynajmniej ja tak robiłem, najpierw oczyszczałem pomieszczenie, jeżeli udało się bezstratnie, no to na przykład łykałem tą fiolkę, a jeżeli jakieś były straty, to zawsze ta fiolka też te straty była w stanie podreperować, a nie traciło się tam, że na przykład tylko te dwie kreseczki czy kawałek tylko się odzyskało, a nie na przykład połowę. Więc gdzieś to tam człowiek w jakiś sposób sobie planował i to miało taki swój bardzo specyficzny klimat, co mi osobiście odpowiadało. Tak, z kolei ja w drugiej części Resistance'a wprowadzili regenerację zdrowia i to automatycznie, znaczy przynajmniej może nie zabiło klimat gry, bo dwójka była moim zdaniem też bardzo dobrym tytułem, ale w jakiś sposób nie wiem, no w jakiś sposób brakowało mi tego, co było w jedynce. Wiele właśnie też fanów oryginalnego Resistance oburzyło się z tego powodu, że to takie właśnie ułatwienie, uproszczenie całości. No, ale widać Insomniak w jakiś sposób zrozumiał, czy błąd, no nie wiem, no ale zrozumieli to, co zrobili i w trzeciej części zamykającej trylogię już, czy zamykającej, no w trzeciej części tej głównej konsolowej, bo nie wspominam o wersjach na PSP, ale w tej trzeciej części na PS3 już wprowadzili z powrotem właśnie apteczki, trzeba było zbierać zdrowie i
jakby wrócili do tego oryginalnego systemu, co moim zdaniem było bardzo dobrym kierunkiem i tak jak mówię, no, gra była bardziej przynajmniej dla mnie wymagająca i w jakiś sposób gdzieś tam no, miało to taki inny klimat. Nie było tej takiej typowej regeneracji zdrowia z FPS-ów, co mnie zawsze irytuje, prawda? Gość zakrwawiony chowa się za winkiel, po 12 sekundach wypada i znowu może kosić i robić co chce. Nie ma żadnego stresu, że się zginie, czy coś się stanie. To takie było no, mocno słabe, szczerze mówiąc. No tutaj, wiesz, jeżeli chodzi o tą regenerację, to tak mi się jeszcze przychodzi do głowy ten Rage, gdzie faktycznie tam musiałeś sobie konstruować te bandaże, miałeś przy sobie apteczki. No tak. Owszem, tam ich nie zbierałeś, ale musiałeś je ze sobą mieć w jakiś sposób, czy to były bandaże, czy mogłeś w jakiś taki sposób mogłeś się podleczać i to było też takie. I ten system zapisu, tam właśnie Rage pokazał to, id Software pokazało tam właśnie tą taką starą szkołę, że to jednak, może apteczek się typowo nie znajdowało, tak jak w Doomie, czy w Wolfensteinie, ale faktycznie te bandaże, które konstruowałeś i musiałeś mieć przy sobie, żeby aplikować je na sobie i po prostu, żeby leczyć swoje rany, to był jakby jeden element. No problem zaczął się, jak się wbiłeś w te słowo w jakąś większą, trudniejszą lokację i nagle ci się kończą bandaże, a jeszcze zostało, na przykład, trzeba wrócić, prawda? A jeszcze trzeba wrócić i wyczyścić po drodze, bo tam się pojawiają goście. I faktycznie system zapisu. I powiem ci, wpadłem nieświadomie w tą pułapkę, bo Rage ma checkpointy, ale one są tak rzadko, że czasem okazało się, że kurczę, nie zrobiłem save'a, a tutaj jestem, wiesz, tyle do przejścia i w ogóle tutaj wlazłem dopiero, tu już powinienem wyjść z tej lokalizacji, a okazało się, że ja dopiero do niej wszedłem, bo zginąłem gdzieś tam w jakiś głupi sposób i faktycznie to powoduje, że grasz, jesteś bardziej czujny, jesteś taki bardziej odpowiedzialny, masz większą odpowiedzialność za to, co robisz, nie? Jesteś bardziej odpowiedzialny i twoje ruchy są i poczynania są, już nie są tak po prostu takie lakoniczne i po prostu takie, wiesz, po prostu gram sobie, bo gram, nie? Już niestety zagłębiasz się w tą grę i powiem ci, że teraz te tytuły według mnie, no z mojej perspektywy one tracą trochę, że jednak są takie niewymagające specjalnie od gracza umiejętności, konkretnego myślenia i jakby oceniania sytuacji, w której się znajdujesz. Bo to jest dosyć istotne, no wiesz, no grając na przykład w takie Mario nawet głupie, gdzie miałeś, no tak, tam miałeś 2-3 życia, te Mariany biegły, miałeś 2 Marianów i jeżeli zginąłeś, no to stary, nie było, zmiłuj się tutaj. Chyba, tutaj, że wziąłeś grzybka i byłeś większy. No tak, no to wtedy mogłeś być raz dotknięty, ale tak naprawdę Marian też pokazywał jakby tą taką typową, taką oldschoolową szkołę, że... To no, tutaj to trzeba było, to już było, trzeba było tutaj ogarniać temat i pilnować, bo jednak 2 Mariany na całą grę, no z grzybkiem czasami można było uniknąć jakichś tam perypetii i trzeba było, i to był jakby taki mały benefit posiadania tego grzybka, ale Marian pokazywał właśnie typową taką szkołę, a typowo zręcznościówka w ogóle, więc tutaj też to jest taki jakby element tych żyć i tego jakby poziomu trudności, jakby zbalansowania tego, nie? Bo czasami bywało tak, że pamiętam czasy na przykład automatów, że jeżeli zabrakło ci życia albo zginąłeś, no to miałeś życie w kieszeni w postaci złotówek, pieniążków i doładowałeś sobie trochę kredytów i dalej jechałeś. No ale to były jakby te gry z automatów, one miały taki cel. No to był jeden jakby z elementów jakby zarabiania, tak, one musiały na siebie zarobić te gry, więc tak naprawdę tutaj gra, czasami faktycznie nie było wyboru poziomu trudności, zaczynałeś grę, grałeś sobie i poziom trudności był jakiś tam jeden dla wszystkich. No, ale to zobacz, w tym momencie narodziły się jakby gry z mikropłatnościami, bo bogatsi mogli sobie ułatwić, przechodząc po prostu dalej i dalej, wrzucając tylko monety, a ci, którzy nie mieli kasy, już jakby element nie mogli grać, musieli być bardziej uważni. Choroba pochodna tych arkadowych automatów, no ale no z tym życiem tak to było, no. Tak jak mówisz, to przypomina mi się mój ulubiony tytuł z wszystkich salonów arkadowych, to Metal Slug. Ja mam inny. Ale do czego zmierzam? Właśnie a propos tego poziomu trudności, jak to generalnie zawsze oddawało fajnie klimat. Jak się grało na pieniądze, to tak jak trochę z pokerem, jak się grało na prawdziwą kasę, to miało to rzeczywiście ten dreszczyk emocji, bo miało się to na przykład te parę tych monet, można było je wrzucić, miało się te parę kredytów, no i się szło dopóty starczały kredyty. I
ta gra rzeczywiście była wymagająca i te ostatnie kredyty to po prostu człowiek z wypiekami na twarzy tam już gdzieś... spocony byłeś pod koniec. Tak, pilnował i naprawdę się stresował tym, przechodząc dalej. Mhm. A pamiętam, jak sobie odpaliłem na jakimś emulatorze na PC-cie. To już nie to. Metal Slug'a. Mm. To co, wciskałeś chyba bodaj F4, dodawało ci kredyty. Tankowałeś tyle, ile chciałeś i grałeś. Dokładnie. I w tym momencie ta gra zupełnie traciła. Straciłem jakiekolwiek zainteresowanie tytułem, bo to nie miało sensu. Dokładnie. Ja mam wam, tak samo z Cadillacs and Dinosaurs, bo to był taki mój też ulubiony tytuł z automatów. I Cadillacs and Dinosaurs i mój ukochany Mustafa w żółtej czapeczce. No to też na automatach to się po prostu trzaskało. A siadasz do emulatora i nagle ta gra już tak nie... Ginie dojdziesz, mania, do pierwszego, dojdziesz do pierwszego bossa i powiesz, kurczę, no to już tak, to ja tak mogę sobie przejść w 30 minut, 40 minut taką grę i co ja mam? A pamiętam, że wtedy chodziło się od bossa do bossa i potem te pojedynki z tymi bossami, żeby jak najmniej tego życia stracić, bo to było dosyć istotne. No to był zupełnie inny wymiar. To wtedy to było zupełnie inny wydźwięk wtedy. Powiem wam, tak zaczęliśmy automatyczkach, kurde, masz ochotę iść na sobie pograć na takim... Właśnie gdzieś tam w Poznaniu chyba jest bodajże w Plazie, nie? Taki cały... No zbieraj kamerę i nakręć wideorelację. Mój znajomy ma w garażu właśnie taki stand z monitorem. Wiesz co, on ma różne, bo on ma te promy sobie tam wymienia i on ma tych promów trochę. Właśnie u niego też grałem w Cadillacs and Dinosaurs ale wiesz, on otwiera sławkę i też tam doładuje tych kredytów trochę z palca, ale to jakaś tam namiastka jest, że stoisz przy tym automacie i trochę tam pograsz sobie, bo to taka typowa dworcowa buda z monitorem, tak, który jest tam na płasko wmontowany. No wiesz, te dźwięki takie gdzieś tam z tyłu, ten głośnik taki już wątpliwej jakości, wiesz. Więc i ten joystick nie do zajechania, bo to wiesz, metalowa rura z kuleczką plastikową na końcu i te batony, chyba z 3-4 batony do wciskania, nie do zajechania. Ale bo dobry to klimat. Tak, także no fajne to wiesz, ta cała buda mu miga, świeci się, więc to taki typowy old school, ma taką w garażu budę i ma jeszcze jeden stół z fliperem, fliperowy taki typowy. Od Bali odkupił gdzieś na Allegro stół Bali z grą Jilijan Islands, chyba taka bardzo fajny stół. Ja kiedyś grałem w Poznaniu na dworcu właśnie i to bardzo fajny stół i on miał dwa stoły, a zostawił sobie ten jeden, bo miał Williamsa, a ten Williams mu szpankował i zostawił sobie tylko tego Bali, więc to są jeszcze takie rzeczy, można kupić na Allegro, tylko te stoły są niestety strasznie drogie. No tak, to jest problem. Ale no i potem kwestia miejsca jeszcze, nie? Kiedyś się dorobi tak. To osobne. Dokładnie tak. To jest wciąż dla mnie marzenie. Nie, to myślę, że co? No w temacie, że tak powiem, poziomów trudności, systemów zapisu, to myślę, że sobie fajnie pogadaliśmy, powspominaliśmy i poopowiadaliśmy, jak to kiedyś było i jakbyśmy chcieli, żeby było. Ja bym chciał, żeby to wróciło, bo to by było dobre. To by było dobre. Przynajmniej w jakiejś namiastce, jakaś część, w jakiej, nie mówię, żeby całkowicie, wiesz, żeby pozbyć się tego, co znamy teraz, ale żeby troszeczkę to się tak jakoś tasowało, żeby to wymieszać. Wiesz co, żeby tak oddzielny typ w każdej grze. Nie? Tytuły w stylu Dark Soul trochę dają takiej nadziei, bo tytuł mimo właśnie takiego bardzo wysokiego poziomu trudności, wręcz wymagającego ekstremalnej uwagi, no to mimo tego osiągnął bardzo duży sukces i ludzie uważają to naprawdę za jednego z lepszych i trudniejszych RPGów w tym momencie, jaki jest tam gdzieś dostępny, prawda? Jasne. Więc to trochę daje taką nadzieję, że gdzieś może deweloperzy w jakimś stopniu przejrzą na oczy i przynajmniej dadzą graczom furtkę, tak jak na przykład ten tryb w Dead Space, prawda? Że będzie taka opcja, że ci, którzy będą chcieli rzeczywiście mieć prawdziwe wyzwanie i będą czuli z tego satysfakcję, no to będą grali. Będą mogli wybrać taki tryb, dokładnie. Jasne, no ja doskonale pamiętam, jak God of War 3 przychodziłem na najwyższym poziomie trudności i przejście każdego bossa to po prostu... Mordęga. Podskoki i okrzyki radości wręcz, żeby powiedzieć. No, dokładnie. Ale to jest satysfakcja z przechodzenia. Ale to jest satysfakcja, dokładnie. To jest jakby tak. Jesteś wynagrodzony wtedy właśnie w ten sposób, że możesz sobie powiedzieć sam przed sobą, przyznać się, kurczę, zrobiłem to, nie? Ale powiem ci to tak już tylko na podsumowanie. Pamiętam, jak kumplowi chciałem na szybko pokazać pierwszy fragment gry właśnie z God of War 3. Tak mi teraz się przypomniało dokładnie. I odpaliłem na szybko na easy, żeby było prosto, żeby mu pokazać, jak to wygląda. Słuchajcie,
Ja no, nic nie trzeba było robić w tej grze. Tylko wciskać guziki i powiem wam, że byłem w tak ciężkim szoku, jaka tam była przepaść między poziomami trudności, że po prostu głowa mała. No, naprawdę, no, nie trzeba było nic robić. Na easy to tą grę można przebiec wręcz. Znaczy może wiesz, część graczy by nie uważała, że to jest ciekawe, bo to jest jakaś fabuła, prawda, i w ogóle lokacje. No tak, można sobie pooglądać. Ale dla mnie ten dreszczyk emocji w przypadku God of War trójki na najwyższym poziomie trudności, to było coś. Naprawdę mi przypasowało. Na pewno. No ale dobra, to tyle myślę, że naszych wspominek i może pogadajmy trochę o przyszłości, o tym, co nas czeka i co będzie. Dokładnie tak, newsy. I co? No na początek taka troszkę smutna wiadomość, bo wiadomość z obozu Irrational Games, czyli studia, które teraz bardzo intensywnie pracuje nad Bioshockiem Infinite. Kiedyś tam wspominaliśmy, że chłopaki miały problem z trybem multiplayer, potem się okazało, że dwóch członków ekipy odeszło, w tym właśnie Tomon Garriston i Nate Wells. Odeszli kilka miesięcy temu. No i niestety do tego worka problemów dołączył kolejny, ponieważ dwóch kolejnych, Don Norbury i Clint Bandrick, dobrze mówię, którzy byli odpowiedzialni za sztuczną inteligencję i system walki, opuścili studio właśnie Irrational Games. No i to tak powiem wam szczerze, że znaczy jasne, że w każdej firmie się zdarzają, że tak powiem, odejścia, zwolnienia, ludzie się nudzą, ale chyba w przypadku takiej branży gier gracze w jakiś taki szczególny sposób na to patrzą, bo każdy gdzieś tam sobie wiąże no, pewien element gry, prawda, z daną postacią, twarzą czy nazwiskiem, że on to jakby firmuje swoim imieniem. No i szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak to wpłynie na sam tytuł, czy wpłynie, czy jak to będzie wyglądało, czy na przykład no ty, Dawid, jesteś generalnie fanem serii Bioshock. Tak, jak na przykład z twojego punktu widzenia to wygląda? Czy ty się obawiasz tego, że to może wpłynąć w jakiś sposób na tytuł, czy raczej sądzisz, że ekipa jest na tyle duża, że to nic się nie będzie z tym działo? Wiesz co, obserwuję to, owszem, to nie są miłe wieści, tak jak powiedziałeś, ale myślę, że jestem spokojny, szczególnie po tym, co oczywiście to nie jest w żaden sposób miarodajne. Od jakiegoś czasu na temat Bioshocka Infinite nic się nie działo, ani mieliśmy pokazu żadnych materiałów nowych, ani żadnych wieści konkretnych, co się dzieje, jak tam stoi. Ale po ostatnim trailerze, który wczoraj, który się ukazał i jest na naszym blogu, także możecie sobie zobaczyć na padtv.pl, i pojawił się naprawdę bardzo ciekawy materiał, który pokazuje, że gra jest chyba w dobrych rękach tak naprawdę i że... No, że nie chcę przeklinać, ale gra wygląda po prostu iście. Dokładnie. Iście po prostu zaje fajnie wygląda. Więc tak naprawdę myślę, że gra jest w dobrych rękach i myślę, że pan Levin i ludzie, którzy tam pracują z nim, myślę, że nie ma chyba się co przejmować. Wiesz, tak przynajmniej może jestem nieoprawnym optymistą, ale wydaje mi się, że gdyby miało być coś złego faktycznie i gdyby faktycznie działy się złe rzeczy, to byśmy o takich rzeczach skądinąd wiedzieli. Wydaje mi się, że jeżeli odchodzą ludzie odpowiedzialni za coś tam, no to wiadomo, że to nie były jednostki jedyne odpowiedzialne za dany element gry. Więc jeżeli, nie wiem, odchodzi, nie wiem, kierownik sekcji albo człowiek, który zarządza grupą ludzi odpowiedzialnych za sztuczną inteligencję, czy za jakieś inne elementy gry, no to myślę, że jego obowiązki przejmuje ktoś inny, kto daje radę, albo znajduje się jakby kolejna osoba, która jest w stanie to pociągnąć, więc ja po wczorajszym materiale śpię spokojnie i została nawet ujawniona data premiery, więc 26 luty 2013, zaraz krótko po walentynkach, trzeba będzie się wypróć kolejny raz z kasy, więc no, wydaje mi się... do żony, dziewczyny, że tak, w prezencie. Miałaś kwiaty, teraz ja mam grę, więc
To jest tak naprawdę... niezły musiał być ten bukiet, skoro gra będzie kosztować no, pewnie klasycznie z 200. Trzeba jakiś deal, wiesz, zrobić. W każdym razie wydaje mi się, że o Bioshocka ja jestem spokojny i po wczorajszym, tak jak powiem jeszcze raz, po wczorajszym materiale, który naprawdę może nie ryje beretu, ale jest naprawdę jest dobry, pokazuje dużo ciekawych rzeczy, pokazuje dużo ciekawych rzeczy i jest naprawdę dobrze zrobiony. Wydaje mi się, że śpimy spokojnie i byle do lutego. No, mi się bardzo w tym zwiastunie spodobała muzyka, aż będę musiał sobie kawałek daje radę, zdecydowanie. No, powiem wam szczerze, że ja tak a propos jeszcze tego trailera, tylko bo też chciałem o tym wspomnieć, obawiałem się, że tytuł ten właśnie Infinite będzie troszkę taki spokojny, w jakiś sposób taki mocno stonowany. No było niby parę takich szybszych momentów w wcześniejszych trailerach, ale bez jakiegoś takiego szału. A tu ten trailer to jest naprawdę skondensowana akcja. Jest rozpierducha, no. Nie, jest naprawdę solidnie i powiem szczerze, że coraz bardziej mi się podoba. Jestem ciekaw tego tytułu, coraz bardziej. On to będzie mój pierwszy preorder w przyszłym roku. Tak myślę. Uśmiechniesz się do żony, myślę, że po ładnym bukiecie na walentynki ci kup. Tak, zdecydowanie. No i co, zostaniemy trochę w temacie jeszcze Bioshocka Infinite. To też tak trochę dla ciebie, Dawid, taki news, bo no, rozpieszasz mnie dzisiaj strasznie. Tak, jesteś fanem, może Wiśnia też, nie wiem, może też lubisz. Bioshocka? Nie, mówię o planszówkach, bo tutaj wspomnimy trochę o planszówkach. Nie jesteś. Aż no, tak nie przepadam. Czyli tutaj bardziej news dla Dawida i dla mnie, bo ja osobiście też bardzo lubię planszówki, wszystkie gry takie właśnie planszówkowo-figurkowe, ale to o tym kiedyś więcej myślę, że wspomnimy. No i co, będzie gra planszowa Bioshock Infinite, będzie się nazywała Siege Columbia, będzie wydana przez Plate Head Games. Gra będzie miała w pudełku, znaczy nie wiadomo nic za bardzo na temat samych zasad, ale gra w środku będzie miała 52 figurki, 11 unikalnych, prawda? Czyli to będzie jakaś taka gra na planszy figurkowa. No szczerze mówiąc, jestem ciekaw, co może z tego wyjść i jak im się to uda, jakie będą figurki. Mieliśmy już parę takich tytułów, w jaki sposób na bazie gier, no właśnie Gears of War, Doom. Już tam więcej nie pamiętam w tym momencie. Coś tam jeszcze było, no ale w każdym razie tytuły bardzo ładnie wyglądały, jeżeli chodzi o figurki. I tu naprawdę myślę, że ten tytuł, jeżeli się postarają, a na pewno tutaj Irrational Games będzie dbało o to, żeby to było na poziomie, to może być z tego naprawdę przyjemna planszówka. Jeżeli będzie okraszona fajnymi zasadami, to mamy, no dla fanów takich bardziej papierowej rozrywki, to mamy, myślę, że na pewno solidną pozycję, a jeżeli ktoś jeszcze lubi Bioshocka, to już w ogóle pozamiatane i na pewno będzie co kupować. Tylko nadzieję, że gra może się, żeby oby się pojawiła w polskiej wersji językowej. Będzie dosyć rozbudowana, myślę, że... Bo jest dużo ciekawych gier, które niestety planszowych, które nie wychodzą w naszym języku i to czasami jest czasami bolączka, bo czasami zasady i zrozumienie tych pewnych zasad w bardzo złożonych tytułach no powoduje, że trzeba się do tego bardzo mocno przyłożyć. Czasami to odbiera chęć rozgrywki i zabawy, więc no zobaczymy. Właśnie. Tak jak mówisz, mogą być małe szanse na to, że się pojawi w języku polskim, ale może się znajdzie ktoś, kto będzie chciał w Polsce wydać i może chociażby znajdzie się może nie tyle przetłumaczona gra, co po prostu przetłumaczona instrukcja i zasady gry, bo tak często się dzieje w przypadku gier planszowych, że niestety polskiej wersji nie ma jako taką, ale są za to przetłumaczone zasady gry i to już bardzo mocno ułatwia robotę. No właśnie, kiedyś miałem okazję się o tym przekonać, że mało takich ciekawych gier planszowych jest. Może inaczej, takich, które mnie by interesowały. Bo interesowałem się na przykład, że zakupiłem gry planszowej Fallouta i Losta, nie? Jeśli chodzi tutaj bardziej pod kątem serialu. No jasne, jasne. I nic niestety nie mogłem znaleźć, nic nie było po polsku. Bo jestem bardzo fanem, bardzo dużym, wielkim fanem tego serialu właśnie Zagubionych. No ale to jest, myślę, że tutaj temat na osobną dyskusję. Na kiedykolwiek będzie, indziej. Tak. Kiedyś narzekaliśmy ale na jak się pojawi i może będzie, tak jak powiedziałem, będzie wydawca, to może akurat chociażby instrukcja i zasady gry będą przetłumaczone, to będzie super. Miejmy taką nadzieję.
Zobaczymy, kto będzie dystrybuował i podsyłał do Polski. Dokładnie, bo to też dużo zależy. Cenega. No nie. Miejmy nadzieję, że nie. Z całym szacunkiem i miłością do firmy. Oby nie. To tyle myślę, że w temacie Bioshocka. I tak sporo sobie tutaj pogadaliśmy. Dalej, że powiem, temat growy. Trochę w tym momencie o Last of Us. Tutaj bardziej chciałbym powiedzieć o tym, to taki temat trochę szerszy, mógł być w sumie kolejnym tematem głównym, a mianowicie o przemocy w grach, bo gdzieś na fali tego, co można było zobaczyć w trailerze, który był pokazany na tegorocznym E3, gdzie tam właśnie jest bardzo brutalna, no, gra okazuje się być po prostu bardzo brutalną. Jest tam scena, jak jest, prawda, odstrzeliwana, czy wystrzeliwana z shotguna przeciwnikowi w twarz z bliskiej odległości. No i generalnie autorzy gry tłumaczą to tym, że tak to musi być fabularnie, że to się wszystko opiera, że to tam ma podparcie i w ogóle. Powiem szczerze, że dla mnie to takie troszkę słabe tłumaczenie. Jasne, że gry gdzieś tam w jakiś sposób oddają niby rzeczywistość, żebyśmy mieli w pełni możliwość przeżywania tego, co tam się dzieje. Ale powiem wam, że tej przemocy w grach czy filmach, ogólnie przemocy w naszym otoczeniu jest tyle, że moim skromnym zdaniem, szczerze mówiąc, mogli sobie to pominąć i dla mnie to nie jest argument, żeby coś takiego wpychać. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. No, mi się na przykład podobało, jak był rozwiązany element przemocy, czy już takiej ekstremalnej przemocy, mówimy o jakichś takich właśnie mocnych elementach w tytule, Boże. My teraz zapomniałem. Nie znam tego. Kane and Lynch 2 właśnie, tak? To było fajnie rozwiązane, bo tam było to wykwadracikowane i nie było takiego jakby w taki wprost przemocy. No nie waliło po oczach, ale powiem ci tak, no jeżeli grałem. Po ilości czerwonych kwadracików domyślał się, jak było bardzo krwawo, po prostu, no tylko się domyślał, a to wręcz było bardziej sugestywne, tak powiem, sugestywne, no tak jak w starych horrorach czy starych filmach, że tam że cień na przykład był tylko nie i tam. No nawet to, co się działo, albo sam dźwięk, albo jakiś, nie wiem, brysk krwi na ścianę sugerował, co się właśnie wydarzyło, a nie to, co jest teraz. I trochę szkoda, że w Last of Us poszli w taką nie wiem, właśnie w taką prostotę i wprost pokazywanie wszystkiego, co się dzieje. Nie wiem, czy sądzicie tak samo. Nie wiem, co na ten temat, Wiśnia? Uważam, bo teraz męczysz Residenta. Według mnie, no, mnie bardzo ciekawi ten tytuł w ogóle. Także no, według mnie starają się oddać tą jakby prawdziwość tego świata po tej kwarantannie całej, co tam jakaś epidemia miała, z tego co wiem, ma wyniknąć. No i to, że no, naprawdę w sumie wszystkie te, całe człowieczeństwo, no, odchodzi na dalszy plan i jesteś zdany na siebie i martwisz się o siebie. I, no. No tak, tylko że pytanie czy z tej perspektywy to jest taki kierunek, w którym powinny iść gry, wiesz, o co chodzi, że no to tego rozumiem, no może dobrze, trochę to jest prawda, że przesadzają, ale no, to jest też takie odejście, powiedzmy, od tego cukierkowego Nathana Drake'a, który tam ale myślę, że mógłby spokojnie w inny sposób to pokazać, wiesz, tak jak mówię, właśnie pokazać jakieś elementy na zasadzie jakiejś migawki czy jakiegoś trochę niedopowiedzenia i to by dało ludziom dużo większe pole do takiej, wiesz, do wyobrażenia się sobie tego, co się właśnie stało, niż wprost pokazywać, jak tu facet rozwala drugiemu gościowi głowę. Ale na to już w sumie nie mamy wpływu, także nie, jasne, wszystko jest wyobraźnia deweloperów, prawda, a nie. A raczej brak wyobraźni, żeby pokazać to. No to też, no bo przecież musimy to powiedzieć, że no po gry w sumie sięgają no coraz młodsze osoby i sprzedawcy się nie przejmują tym, że na okładce jest plus 18. To jest akurat, wiesz, błąd rodziców, nie sprzedawców też, tak naprawdę, też, tak. Więc no ale sprzedawca w jakiś sposób za to odpowiada, prawda? Też powinien edukować rodziców. Nie, no tak, oczywiście to nie jest tak, że jeżeli rodzic z 10-latkiem stoi przy półce sklepowej i wybiera i pyta się doradcy, czy o jakąś grę, no to wtedy, nie wiem, taki doradca albo pomagier w jakimś markiecie mówi, a wie pan co, dlatego syna to GTA, ja myślę, że on sobie tutaj da radę, więc to tak, tak, a później oczywiście to też jest nie, zależności. Nie, przesady, GTA to nie gwałt na ulicach. To jest jakby inna definicja, ale wydaje mi się, że jeżeli Last of Us będzie PEGI 18 i tutaj uniwersum, które niestety jest brutalne i znajdujemy się w świecie
Ja teraz jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o film, chociażby serial Revolution. I tam jest taka namiastka tego Last of Us. Film Droga? Tak, widziałem. No to jest właśnie praktycznie The Last of Us w wersji filmowej. Więc tak naprawdę myślę, że ta brutalność jest podyktowana pewnymi uwarunkowaniami, które są istotne dla tego świata, dla uniwersum, w którym to się wszystko dzieje. To nie jest tak, że chłopcy z Naughty Dog powiedzieli, teraz będziemy naprawdę naughty i będziemy robić brzydkie gry i będziemy robić mega kaszana i będziemy robić tutaj hektolitry krwi. Myślę, że takich elementów będzie niewiele. Ewentualnie będą to elementy znaczące, które będą wpływały na to, jak charakter naszego bohatera albo człowieka, na którego wpływa to wydarzenie, oddziaływuje. I tak naprawdę myślę, że takich elementów nie będzie za dużo. Myślę, że tutaj nie przesadzajmy, pytanie, czy za dużo tego moim skromnym zdaniem nie jest teraz w grach, że deweloperzy nie... No Paweł, jest za dużo, oczywiście, że jest za dużo, ale to tak teraz wygląda rozrywka, no. Tak teraz wygląda rozrywka. Jeżeli nie ma brutalności, jeżeli nie ma krwi, to tego nikt nie chce kupić, bo wiesz, rycerzykiem w białej zbroi nikt nie chce grać, no. Teraz tak jest, no. To jest prawda, wiesz co, a propos tego, co mówiłeś o sklepach, to mi się parę razy zdarzyło, że tak powiem, wspomnieć rodzicom, którzy chcieli kupić dzieciom grę, znaczy chcieli, kupili summa summarum, jakieś tytuły właśnie PEGI 18. No właśnie. No, to generalnie reakcja rodziców była taka adekwatna poziomem inteligencji do tego, co właśnie robili, więc tutaj jakby myślę, że każda inteligentna osoba się domyśli, jak to wyglądało. Cytować nie będę, bo musiałbym bardzo bluzgać. No właśnie. No i było dużo pikania i Dawid by miał dużo do obrabiania. No zaznaczyłbym cały punkt newsy i bym wypikał. To tyle w temacie Last of Us. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy to będą tylko akcenty, czy po prostu krwawa. Mam nadzieję, że akcenty. Ja stawiam na akcenty, których nie będzie wiele. Tak, mam nadzieję, że tutaj oni się tutaj wykażą się zupełnie inaczej, a takie elementy są istotne dla charakterystyki, dla tego, co będzie się działo w grze. I myślę, że ich nie będzie za dużo. Jeżeli będzie jeden, dwa, no to naprawdę będzie huk według mnie. No dobra, to myślę, że tyle w temacie Last of Us. Na tytuł dalej niezmiennie czekamy. Ja mimo tej tutaj wpadki czy jakiegoś takiego zamieszania z tą przemocą, to w jakiś taki szczególny sposób nie patrzę na tytuł nieprzychylnym okiem. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to będzie dalej bardzo fajna gra i będziemy się nią świetnie bawili. No i co, kolejne na naszej, że tak powiem, liście ciekawych newsów to informacja o najnowszym projekcie od firmy CD Projekt, o którym już wspominaliśmy, bo nie było zbyt wiele newsów, znaczy informacji, ale już wiemy, jaki jest bardziej oficjalny tytuł. Mówimy o tytule Cyberpunk, a mianowicie Cyberpunk 2077. Albo Cyberpunk, jak to woli. Cyberpunk. No tu mówimy Cyberpunk, bo bardziej z Polska. Z polskiego, tak? Dokładnie. Właśnie, polski tytuł, prawda? Ktoś nam kiedyś zarzucał nieumiejętność posługiwania się językiem angielskim. Umiemy, potrafimy, czasami po prostu ciężko jest. Czasami ciężko, czasami mniej dokładnie lub bardziej, tak. Ale staramy się. Umiejętność posługiwania językiem mamy. Mniejsza z tym, co mianowicie, no tutaj na swojej ostatniej konferencji właśnie zaprezentowali, jest nawet trailer prezentujący nową nazwę, taki teaser. Taki teaser bardziej, dokładnie. Tak. Więc co jeszcze? No, na konferencji zaprosili głównego autora serii, twórcę świata Cyberpunk, więc tutaj poza tym, że wiemy, jaka będzie nazwa, to w jakichś takich strasznych szczegółów nie ma. No chyba jeszcze będzie to, że gra ukaże się na Maca. No to i jest... że będzie sandboxem. No tak, że będzie sandboxem. I że będziemy mieli dość duży arsenał, to trzeba przyznać. No pytanie, to, wiesz, to zobaczymy dla kogo, tak, nic nowego, nie? Zależy, wiesz, dla kogo, co znaczy duże, tak? No. Dla jednego 10 giver jest dużo, a dla jednego, na przykład biorąc pod uwagę Borderlands 10, to jest bardzo mało. Powiem tak, no, przed takiego tytułu to bym wolał fajną fabułę i jedną giverę niż całą tonę giver, ale to tak a jak tu trzeba mówię. Znaleźć balans i złoty środek na to wszystko. Jasne. No niestety na temat premiery wydania dalej nic nie wiemy. Stawiam końcówkę przyszłego roku. Pytanie, czy to ja myślę, będzie ta generacja. Początek jeszcze następnego.
Pytanie, czy to będzie w ogóle jeszcze ta generacja, panowie, to się no pojawia właśnie, pytanie. No właśnie, ale to będą czyste spekulacje i myślę, że tutaj możemy sobie to spokojnie pominąć. No, ale chcieliśmy wspomnieć o tym tytule, bo jest dziś... No tak, bo coś już wypłynęło, dokładnie. Polska produkcja, deweloper odpowiedzialny za Wiedźmina, więc na pewno tytuł będzie rewelacyjny. Jakby ktoś nie wiedział, CD Red, albo tak, CD Red, tak. Jak kto woli. No i co, no to tyle w temacie cyberpunkowym. Teraz trochę o gierce, które... O trupach. Teraz będzie o trupach. Tak, tak. Halloween się zbliża dużymi krokami, więc... Niestety więc... nie o moich trupach, także... Tak, nie o Rezydencie, nie. To chyba ci, ja się tak pomyślałem teraz, jak gadamy, że może założymy ci taki stały segment Resident Evil 6, Wiśnia opowiada i będziesz streszczał, na przykład, co ciekawego w danym tygodniu no, Resident Evil. Taka ramówka. Taka każdy ramówka. Powinien sobie założyć, bo wy macie dużo o Borderlandsie i... Nie no, śmieję się, ale nie no, tutaj to jest taki sympatyczny żart, to żebyś się nie gniewał. Nie, wiem, spoko. Jasne, dobra, to może o czym chciałem powiedzieć. Powiemy o moich ulubionych śpiących psach, Sleeping Dogsach. Mhm. Tytuł bardzo mi przypadł do gustu, naprawdę setnie się przy nim bawiłem. No i chłopaki próbują zrobić coś, co teraz robią wszyscy deweloperzy. Troszkę to takie męczące, nudne i w ogóle... No ale zobaczymy, co to im z tego, szczerze mówiąc, wyjdzie, ponieważ wydadzą dodatek, który będzie bardzo przypominał to, co się działo w Red Dead Redemption, czyli to Undead Nightmare. Będzie Ninja Zombie, tak? Czy tam Shaolin Zombie. Shaolin Zombie, w ogóle jakieś takie skośne trupy. No, rozszerzenie, które będzie miało tajemniczą nazwę Nightmare in North Point. Brzmi grubo. Tak, brzmi grubo i zapowiada się właśnie jakaś krwawa jatka z zombie. Pokazali jakieś tam pierwsze screeny, parę jakichś chyba, nie wiem, czy trailer? Nie, trailer, nie, był jakiś tam króciutki trailer, też taki właśnie teaser trailer bardziej. To się ma ukazać 30 października. Tak, dobrze mówię? Nie ma się ukazać. Ma nawet, nie wiem. No, ja nie, ma się ukazać, przepraszam, dobrze. W październiku jednak, tak? W tym miesiącu. Nie. Jedna rzecz mi się to przekręciła, wielce przepraszam. Ma się ukazać 30 października, no to tak jak mówiłem, na fali halloweenowej chłopaki będą próbowali tutaj coś ugryźć i zadziałać. Dokładnie, myślę, że to im to jakoś tam podpasiło bardzo. No, powiem tak, szczerze liczę na coś więcej po ostatnim DLC, które było tam paczką wyścigów i takich rzeczy, co szczerze mówiąc bardzo mi nie odpowiadało. No ja osobiście najbardziej bym chciał zobaczyć jakieś DLC fabularne do tego tytułu, ale raczej można słabo na to wątpić. Znaczy słabo można się tego spodziewać. Na to liczyć, dokładnie. Dokładnie tak. No tutaj zobaczymy, co oni tam dokładnie pokażą. No i tak jak mówię, no do 30 października myślę, że to może być dla wszystkich wielbicieli zgniłych potworów i wszystkiego, co spod ziemi wyłazi, to tutaj myślę, że to będzie coś, na co ludzie będą czekali, a jeżeli są jeszcze fanami Sleeping Dogs, to już w ogóle. Ja szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak wyjdzie połączenie właśnie takich azjatyckich klimatów z zombie, no ale tak jak mówię, no z racji tego, że tytuł Sleeping Dogs jakoś mi na przypadł, to chciałem o tym wspomnieć. Wiesz, no teoretycznie Resident Evil to też są skośnookie zombie. Jasne, dokładnie tak, więc tutaj korzenie, że tak powiem, mają dobre i zobaczymy, jak tutaj United Front Games się spisze i co z tego wszystkiego wyniknie. Czekamy na jakiś taki bardziej pełnometrażowy trailer, coś więcej. Więc tak, no zobaczymy, co tu z tego wszystkiego wyjdzie. Ma być bardziej fabularnie, więc to jest też dobra informacja. To tyle w temacie Sleeping Dogsów. Tak. A teraz powiemy troszkę co. Dalej będzie o grach, nie? No, niezmiennie. Teraz trochę o tytule, który lekko porzuciliśmy, szczerze mówiąc. Gdzieś nam to, że tak powiem, uciekło i straciliśmy lekko zainteresowanie. Mówiła po ostatnim DLC, niestety. Tak. To była wina tego DLC. Wszystko z powodu nieszczęsnej kanonierki. Dokładnie. Mowa o Battlefield 3. Dokładnie tak. Wiśnia tu niestety chyba też nie bardzo będziesz... No, ty tak nie do końca. Nie, Battlefield. Nie moje klimaty. No, ale co? No, wychodzi nowe DLC, Battlefield Aftermath. Tak. Aftermatch? Aftermath. Aftermath. Po matematyce?
po matematyce. Właśnie, nie, chyba przez... No ale no nieważne, no dobrze. Każdy wie, o jaki DLC chodzi. Następne po Armored Kill. I co? No coś, kiedy dokładnie premiera będzie? Bo ty no, tam gdzieś no, premiera już dla wszystkich posiadaczy PlayStation 3 już 27 listopada. Także... Czyli niedługo. Czyli w przyszłym miesiącu już zagramy i mam nadzieję, że... Za miesiąc z kawałeczkiem. Że płyta się znowu zakręci na dłużej w moim też napędzie, mam taką nadzieję. Bo już powoli mam ochotę, ale jestem twardy, nieugięty, będę czekał do tego DLC. Wcześniej Battlefielda nie odpalę. Bo... Myślę, że u mnie będzie podobnie. No, liczę, że to DLC to będą te mapy, na które czekamy, czyli takie bardziej zwarte miejskie, tam gdzie... Typowy urban, tam, C-Kuby, gdzie... albo C-Kuby takie fajne. No wiesz, to... Przepraszam najmocniej, tam gdzie Battlefield na konsolach, no bo na tej platformie gramy. Tak. W jakiś sposób będzie błyszczał, no bo tam przy tej mniejszej ilości graczy to jednak te miejsce rozgrywki musi być bardziej zwarte. Takie mapy typowo C-kubowe by się bardzo podobały, także typowe budynki, jakieś takie zwarte mapy, trochę gdzieś tam biegania po jakichś elementach. Z tego co wiem, też będzie kusza. Będzie jedna z nowych jakby broni, które się pojawiły. Będzie to kusza, więc tak naprawdę zobaczymy, co tu będzie. Eksplodująca, tak jak w Call of Duty, czy nie? Nie wiem, chyba nie, chyba zwykła. Z tego, co widziałem, bo jakimś gdzieś tam udało mi się jakiś materiał też obejrzeć, to była taki zwykły. One shot, one kill, wiesz, krótka piłka po cichu. Bez żadnych eksplozji, bez żadnych, wiesz, wybuchów, bez rozwalania tak mostów kuszą i tak dalej. Co? Na smutniutko. Czy ja wiem, to bardziej taka będzie, nawet wiesz... Nawet w rezydencie mam ten wybuchowy... To będzie taka bardziej givera dla snajpera, to będzie, wiesz... Nie, to bez sensu. To będzie snajperska taka kusza. W każdym razie 27, dwa tygodnie przed wszystkimi premiumowcami, tak? Zagramy. Tydzień przed wszystkimi premiumowcami. Zagramy 27 listopada. Już posiadacze premium na PlayStation 3 będą mogli spokojnie się zacząć bawić. I myślę, że to będzie ten moment, kiedy my też z Pawłem wrócimy do tego tytułu, żeby sprawdzić i pobawimy się. No i dobra, to tyle w temacie Battlefielda. Szkoda, że tylko tyle, ale to no niestety. Myślę, że teraz się regularnie coś będzie pojawiać, także trzeba trzymać rękę na pulsie. Teraz jest parę tytułów, które się pojawią, na które też czekam, więc tutaj... Jasne, ale czas leci szybko. O tym za chwilkę pogadamy. No dobra, ostatnio gadaliśmy o newsie na temat nowego studia The Astronauts, które powstało właśnie dzięki Adrianowi Chmielarzowi i jego dwóm kolegom. No i chłopaki już tam zaczęły się udzielać i trochę wypowiadać w kontekście swoich następnych działań, czy swojego pierwszego, a swoich kolejnych, że tak powiem, w karierze projektów. No i wypowiedzieli się na razie zdecydowanie, jeżeli chodzi o platformę Kickstartera. I powiedzieli, że to świetna platforma, narzędzie do tworzenia właśnie gier dla szerszego audytorium, ale oni tutaj chcą zrobić coś szalonego i eksperymentalnego i będą chcieli to po prostu, sfundować z własnych środków i z własnych funduszy. Szczerze mówiąc, no jestem bardzo ciekaw, co rozumieją przez szalone i eksperymentalne, zważywszy, że tam, z tego co pamiętam, wspominali o tym, że interesują mnie bardziej tytuły krótkie, ale wysokiej jakości, czyli tytuły AAA, ale takie no, na parę godzin za mniejszą kwotę. No, powiem wam szczerze, że tutaj jestem mocno ciekaw, co im wyjdzie. Mam nadzieję, że nie kolejny FPS, ale to chyba gdzieś nawet mówili, że to nie do końca będzie FPS. Tak, to jest nawet opisane, że nie mają zamiaru używać tego swojego silnika do stworzenia kolejnej strzelaniny. Nie, no jasne, a poza tym no, to też o tym nie wspomnieliśmy, że już mają właśnie informacje, bo zresztą sami się śmiali, że tworzenie nowego silnika w ich, że tak powiem, przy ich zasobach ludzkich i możliwościach, no byłoby czystym szaleństwem na jakiś tam w czasie swoich rozmów na temat przyszłości i tego, co chcą robić, to na pytanie na temat pisania nowego silnika wszyscy wybuchli gromkim śmiechem. Zresztą możecie o tym przeczytać na ich blogu. No i chłopaki zdecydowały się i mają już zakupioną licencję na silnik Unreala. Myślę, że to bardzo dobra decyzja, bo to jednak silnik, który doskonale pracuje na wszystkich platformach, więc będzie gwarancja tego, że tu nie będzie jakichś większych problemów.
No i co? No i tytuł miejmy nadzieję, że będzie miał w jakimś tam w miarę niezbyt odległym czasie, aczkolwiek jeżeli to jest nowe studio, to na pewno no, z rok, półtorej będą musieli popracować, zobaczymy jeszcze na jak duży tytuł się porwą i jak to będzie ambitne, no ale tak jak pisali, będzie szalone i eksperymentalne. Się zobaczy. Się zobaczy. Ja czekam z niecierpliwością na kolejne Jestem informacje. Też ciekawy. Pierwsze newsy, jakie, z czego się wyplują i co to będzie. Jestem sam ciekawy, faktycznie. No dobra, też zostajemy trochę w klimacie właśnie deweloperów i tworzenia gier. Mój chyba ulubiony i najczęściej cytowany i wspominany twórca gier, David Cage. O, nie tylko twój? No tak. Właśnie to tak zawsze dyskutowaliśmy na temat nowej generacji, na temat lepszej mocy konsol i jak to tam wygląda, czy sprzęt nas ogranicza, czy nie ogranicza, nawet dyskutowaliśmy na ten temat. I moim zdaniem w idealny sposób David Cage podsumował właśnie takim cytatem, zresztą na łamach Game Informera, jakby na bazie swojego nowego tytułu, wspomniał właśnie o tym, jak ma się moc obliczeniowa, czy w ogóle sprzęt, którym się posługuje gracz czy deweloper, do tego, jaka będzie gra. No i tutaj pozwolę sobie przeczytać przetłumaczony cytat. Kiedy nie masz żadnej wizji lub pomysłu, najlepsza technologia nie sprawi, że twoja gra będzie lepsza. Tak jak ołówek nie napisze świetnej książki. Myślę, proste, że to proste i sensowne i nic nie trzeba dodawać tak naprawdę. Jeżeli tak jak kiedyś mówiłem też, jeżeli deweloperzy kręcą, że ale jeszcze, technologia... jeszcze tylko dokończę, no. Przepraszam, że dokończę cytat. Jeżeli jednak masz coś do powiedzenia, technologia pozwala ci to powiedzieć lepiej. To jest to, o czym gadaliśmy, że jeżeli nie masz na coś pomysłu, to nawet technologia się w niczym nie pomoże. Z 30 milionami RAMu ci nie pomoże, a jeżeli masz pomysł i masz technologię, to w tym momencie można to doskonale wykorzystać. No i to myślę, że to jest idealne podsumowanie właśnie tego, o czym od jakiegoś czasu gdzieś tam się przewijał ten wątek, prawda? Sprzętu, jak ten sprzęt się sprawuje i myślę, że tutaj Cage, zresztą jego słowo można doskonale podoprzeć tytułami. On to zawsze jednak wykrzesze coś z tej naszej konsoli, z naszej PS3-ki, także... Wiesz, tu się liczy pomysł. Jeżeli jest pomysł, to wszystko da się to ubrać. Dobrze opisał tym cytatem, który przeczytałeś przed chwilą. I no ja zresztą od samego początku obstawałem przy tym, że no jego gry jednak nie potrzebują jakiejś tam następnej generacji, tylko wiem, że naprawdę facet potrafi zrobić dobrą grę bez żadnych. Myślę, że jakbym okazał teraz napisać tytuł na Game Boya, to też by zrobił coś dobrego. Tak, też mi się tak wydaje. Tak, myślę, że to jest facet, który po prostu ma pomysły ciekawe, po prostu ma po prostu pomysły i wie co chce zrobić, po prostu ma konkretny cel. I to są fajne rzeczy, które ma w głowie na pewno. I muszę wam powiedzieć, że zawsze mnie naprawdę z całym szacunkiem, bo darzę go naprawdę ogromnym szacunkiem, zawsze mnie rozwala, jak go gdzieś widzę na jakimś filmie, czy w czasie jakiegoś wywiadu, zupełnie nie wygląda jak twórca gier. Zawsze człowiek sobie kojarzy. Nie, dokładnie. Wielki artysta, prawda, i w ogóle, a gość jest takim skromnym facetem, prawda, lekko łysiejącym, czy nawet nie lekko łysiejącym, który tworzy naprawdę genialne gry i to tutaj trzeba sobie wprost powiedzieć. No i co, no czekamy na jego najnowszą produkcję Beyond Two Souls, która ukaże się na początku przyszłego roku i chyba tyle w temacie. No tutaj cytat pozamiatał i nie ma chyba za bardzo co więcej dodawać. Dokładnie, tutaj to jest najprawdziwsza prawda według mnie. To jest najprawdziwsza prawda i jeżeli ktoś marudzi, że nie można robić gier, bo konsole są generacje za słaba, to niech sobie przeczyta to. No dokładnie tak. No i co, to pogadaliśmy trochę o grach i może teraz wspomnimy o nowym sklepie Senowym, tak? Nie, jeszcze został nam to Defiance. Sobie myślę, że no to możemy krótko wspomnieć o tym Defiance. Mhm. Defiance będzie teraz na najbliższym czasie wychodzi MMO. Mhm. I tutaj wraz z MMO będzie dostępne, właśnie MMO o nazwie Defiance, będzie wraz z tym MMO dodatkowo jakby zrobiony serial. I powiem wam szczerze, tak jak zawsze gdzieś tam wychodzą
te tytuły, czy jakieś podparte jakimś filmem, czy to zazwyczaj to wychodzi, no szczerze mówiąc, bardzo słabo, a wypuścili 30-sekundowy trailer i powiem szczerze, że wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Za ten serial będzie odpowiedzialna osoba, która na przykład tworzyła Battlestar Galactica, więc tutaj no jest to na pewno dobra ekipa i ludzie myślę, że stworzą coś ciekawego. Zobaczcie sobie trailer, bo myślę, że naprawdę warto. Mnie to zainteresowało. Myślę, że samo MMO nie będzie dla mnie aż tak ciekawe jak serial. I to myślę, że no to jest dobry argument, że jeżeli serial na podstawie gry robi takie wrażenie, no to tutaj coś jest na rzeczy, szczerze mówiąc. No dokładnie. Trzeba się będzie, jak ktoś jest zainteresowany, to jasne, no jeżeli ktoś lubił Battlestar Galactica, to naprawdę tutaj myślę, że można sobie poobserwować. Mi akurat to nie leżało. No ale wiesz, no tak jak mówię, no nie każdemu muszą takie rzeczy leżeć. Jasne. I w tym momencie to wiesz, każdy lubi coś innego. Ale wracając do kolejnego i tutaj już w tym ostatniego, trochę niegrowego newsa, nowy SEN, tak? Nowy Sony Entertainment Network, nie, to jest SEN Store? Tak, nie wiem, to jest, oni to cały czas nazywają PlayStation Store, nie wiem dlaczego. To jest jakiś za zamieszane. Wymyślili tego Sena i tak naprawdę sami się tym nie posługują, więc to jest takie trochę dziwne. No dobra, no to co? No to PlayStation Store, lubmy, po ludzku. PlayStation Store, nowy w Europie. No, jak wrażenia? Aż się zdziwiłem, że to tak naprawdę zaczęli od Europy. Byłem przekonany, że 23 to jest premiera w Stanach, ale ja już wiem, dlaczego tak się stało. Mianowicie dlatego tak się stało, że Europa posłużyła za takie pole testowe i wszystkie problemy, które pojawiły się przy premierze tego Stora w Europie, w Polsce, w UK-u, bo stamtąd spływały bardzo niepochlebne opinie i feedback od ludzi, od użytkowników konsoli, zostały wyeliminowane i myślę, że wiedzą teraz albo naprawili już to, co kulało, i z tym sobie wejdą na spokojnie teraz do Stanów, bo jednak tamten użytkownik jest chyba na to wygląda ważniejszy. W każdym razie no jest, trochę mnie to denerwuje, że on ten store tak długo wstaje. To jest taki minus, który mi bardzo przeszkadza, że jednak dostać się do stora trzeba poświęcić na to 30 sekund albo nawet czasami więcej, więc to jest jakby minus dla mnie. Za to pokochałem strasznie wyszukiwarkę. Ona jest fenomenalna, ta wyszukiwarka i automatyczne grupowanie wszystkich tematów, całego kontentu z danym tytułem w jednej jakby, na jednym oknie, no to jest fenomenalna sprawa dla mnie. Wchodzisz do gry, masz możliwość obejrzenia screenshotów, obejrzenia wideo, widzisz przede wszystkim wielkość gry. To jest bardzo ważna rzecz, że nie musisz jej zacząć ściągać, bo po prostu wiesz, ile ona już waży. To jest też bardzo ważna informacja, której brakowało w starym storze. No tak, to na pewno. Widzisz DLC, widzisz do tego filmiki. Po prostu wchodzisz do danej gry i masz wszystko, co jest związane z tą grą w storze, do kupienia, do ściągnięcia, do przejrzenia i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajna rzecz. Owszem, ona trochę, tam ludzie oczywiście psioczyli, jak to zawsze przy nowych wszystkich takich wdrożeniach, takich dużych projektów, bo jednak to na pewno jest duży projekt, na który się Sony przygotowywało od dłuższego czasu. I przy wdrożeniach takich różnych aktualizacji dużych, no to zawsze znajdzie się jakaś grupa malkontentów, maruderów, którym to nie leży, bo na przykład jest za kolorowo, albo na przykład nie mogę znaleźć teraz, gdzie są promocje, albo zgubiło mi się coś tam PlayStation Plus. No ludzie, no to kurczę, to tak jest, no po prostu przy wymianie czegoś na coś nowego, pewnie lepszego, bo według mnie to jest lepsze. No tak jest, no nasze przyzwyczajenia, pamięć mięśniowa, już nie da się po PS-torze biegać po omacku. Tak jest, to tak samo jak wiesz, zrywają ci asfalt w środku miasta i robią tam rondo i wymieniają na wierzchnię i teraz tam będzie jechał tramwaj i będą światła w inną stronę. No to tak, no, tak się dzieje, znowu, a tu, a teraz, a czemu? No tak jest, ludzie, tak jest. Jeżeli ma być lepiej, to tak ma być, no i teraz jeżeli jest wymiana, to trzeba się pogodzić, że teraz jak będziesz płakał człowieku jeden z drugim, to Sony nie wróci do starego, bo ty chcesz, bo ty płaczesz, bo nie możesz znaleźć PlayStation Plus, no. Dla mnie to jest bardzo fajna rzecz i bardzo cieszę się, że Sony to zrobiło. No minus jeden, ten faktycznie to długie wstawanie, takie jest, ale
No może to jest na razie ta przypadłość tej początkowej fazy tego wdrożenia, tej nowej usługi, bo trzeba dociągnąć aplikację, trzeba też powiedzieć, że trzeba zaktualizować ten sklepik. On tam 26 mega musi być dociągnięte i to się aktualizuje, ale według mnie no, to nie jest jakaś też wielka, wielka paczka danych, tylko 26 mega, które no, myślę, że można... Jak masz netstepsy, tak? 33,6, no to wiesz. Nie, no myślę, że te 26 mega to już nawet, wiesz, we wiaderku przyniesie każdy. Więc wydaje mi się, że to nie jest jakaś mega paka, a faktycznie jest przyjemnie. Ja sobie nawet tak po prostu pobiegałem po tym storze, żeby tak zobaczyć, jak on wygląda, bo naprawdę jest fajny, naprawdę mi się podoba, a wyszukiwarka po prostu mnie kupiła całego. I to chyba wszystko, co mogę powiedzieć, no. Z mojej strony przynajmniej, nie wiem, jakie jest wasze odczucie. Mi się wydaje, że po prostu musimy się do tego przyzwyczaić, tak jak do każdej zmiany, która jakoś tam wchodzi, także... Dokładnie. Wszystko jest do ogarnięcia, prawda? Maruderzy będą marudzić, a i tak będą korzystać. Tak. Bo innej opcji nie ma. No, to tyle, tak na zakończenie troszkę sobie ponarzekaliśmy. Nie, ja narzekam, ja chwalę nie, bardzo. No, ja chwalę. No, to możemy w tym momencie sekcję newsową naszą zakończyć i przejdziemy sobie do kącika prowadzącego w tym tygodniu. Moja wina, jakby coś było nie tak. Twoja wina. Dokładnie tak. Twoja no bardzo wielka wina. Nie, w kościele nie jesteśmy, jesteśmy dobra. W innym miejscu. Sorry. Nie, spoko. O czym chciałem powiedzieć? No, tutaj taki będzie, że tak powiem, kącik prowadzącego dwuczęściowy. Trochę będzie kontynuacji tego, o czym wspominał Dawid tydzień temu. On mówił o swojej kolekcji gier, ja powiem o swojej, ale na początek mam taki fajny news, który znalazłem, znaczy fajny, no to zależy, jak to do tego podchodzi, ale nie wiem, czy o tym słyszeliście, że no, Newsweek jest już wydawany od ponad 80 lat i dzisiaj zostało ogłoszone, że od początku przyszłego roku Newsweek będzie wydawany tylko w wersji elektronicznej. Hurra! Dalej nie znaczy, będę czytał tej gazety. Dokładnie. Nie, ale wiesz, to jakby, słuchajcie, to nie chodzi tutaj jakby bardziej mi o... Nie, ja wiem, że to nie chodzi o tą konkretną prasę, tylko o sam manewr. Tak, to chodzi o sam manewr. Jest to naprawdę spory manewr. Po polskiego Newsweeka na razie nic nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że bo to mówimy o amerykańskim, prawda? O tym głównym wydaniu. Ale myślę, że w tym momencie to będzie powoli dotykało każdego kolejnego jakby oddziału czy przedstawicielstwa Newsweeka. Myślę, że Polski też się tego dochrapie. Testowo pewnie sprawdzą, jak to tam będzie wyglądało, a w innych krajach kolejno będą wprowadzali w zależności od poziomu, że tak powiem, digitalizacji społeczeństwa, bo to też trzeba mieć świadomość, że w Stanach to zupełnie inaczej by wyglądało niż w Polsce. No tak, u nas to jeszcze nie wszyscy mają internet, co dopiero wiesz. Jasne. No w Polsce taki ruch wykonała na przykład gazeta, którą ja czytałem. Machina właśnie w ten sposób postąpiła, że z wydania papierowego przeszli w wersję cyfrową. I szczerze powiem, dla mnie to był kierunek, w którym oni poszli. No zabiło to dla mnie tą gazetę, bo już jej w ogóle nie kupuję. Nawet nie śledzę, co tam się dzieje. Pewnie już jej nie ma. Nie, jest, machina jest, tak? W wersji cyfrowej po prostu wychodzi. Z wersji papierowej przyszli do wersji cyfrowej. Dla mnie, szczerze mówiąc, to zupełnie zabiło ideę. Ja lubiłem sobie gazetę papierową wziąć do ręki, otworzyć, gdzieś tam na przykład jechałem, czy ogólnie miałem ochotę sobie na spokojnie na dworze nie gapić się już w coś cyfrowego i coś papierowego, w czym może się skończyć bateria, tylko po prostu otworzyć sobie kawałek gazety, wiesz, i po prostu poczytać kawałek artykułu z zwykłego papieru, niczego udziwnianego, elektronicznego. I szczerze mówiąc, no, będzie się trzeba za jakiś czas przyzwyczaić, prawda, i przestawić to, tak jak ludzie, którzy dalej nie trawią płyt CD, uważają, że płyta winylowa to jedyna płyta, z której się powinno słuchać muzyki, no, ale w jakiś sposób rzeczywistość tą winylową miłość musiała gdzieś tam utemperować i to gdzieś zniknęło. No jestem ciekaw, szczerze mówiąc, do czego to doprowadzi, bo idąc tak krok dalej, to teoretycznie pojawia się, tak sobie dzisiaj właśnie nad tym myślałem intensywnie, pojawia się pytanie, jaki jest sens w tym momencie wydawać na przykład cotygodniowego wydania takiego Newsweeka w wersji cyfrowej, jeżeli zamiast tego można zrobić po prostu portal, który będzie wrzucał takie artykuły
w momencie, kiedy one się ukażą, prawda? I na przykład w tygodniu, zamiast zrobić po prostu z tego regularny portal, zamiast gazety cyfrowej. No bo tak się zastanawiam, nie wiem, czy dla was byłaby to różnica. Jest różnica między portalem prowadzonym w sposób oczywiście bardzo rzetelny, wprowadzając konkretne newsy, felietony i w ogóle, a taką gazetą, która będzie takie newsy z tygodnia zbierała i w formie takiej paczki wyrzucała. No według mnie to jest jednak jakaś różnica, bo powiedzmy taką paczkę możesz sobie ściągnąć w domu i... No. Wydrukować. No nie, nie, bardziej myślałem o tym, że powiedzmy dla kogoś, kto nie używa internetu w telefonie takiego od operatora, no że sobie możesz ściągnąć tą gazetę, zgrać na telefon, na tablet, na laptopa i... Możesz sobie ją w każdej chwili otworzyć na tym swoim urządzeniu i nie musisz używać do tego płatnego internetu, jakby nie patrzeć. No tak, tylko że wiesz, że w dobie gdzie już no, w Polsce może nie zawsze, no ale już sporo ludzi ma ten internet, prawda? Więc nawet osoby, które, wiesz, miałyby albo do wyboru, albo czytanie tych newsów za pomocą strony, bądź też ściągania tego w formie paczki, to myślę, że te osoby, które będą w ogóle zainteresowane taką formą sprawdzania newsów, będą w jakiś sposób miały dostęp do takiego internetu, że bez problemu nie robiło mi to większej różnicy. Ja na przykład, szczerze mówiąc, nie wiem, czy byłaby tu jakaś taka gigantyczna różnica między takim wydaniem zbiorczym, a takim po prostu rozsianymi newsami czy felietonami w tygodniu. I czy to trochę w jakiś sposób nie zabije takich tygodników, czy nawet miesięczników, to w zależności jaki to był format gazety, ale mówimy na przykład o Newsweeku, czy to nie zabije w jakiś w sposób takiej idei wydawania gazety? No bo w tym momencie, jeżeli to jest elektroniczne, te newsy nas w takim tempie zasypują w przeciągu dnia, nawet czasami w przeciągu godziny, bo zależy co się dzieje, prawda? Potrafią zasypywać nas w takim tempie, że żadna gazeta papierowa, czy żadna telewizja, czy nawet radio nie jest w stanie, a nawet często serwisy internetowe nie są już w stanie dogonić po prostu tego tempa informacji. I teraz pytanie, czy nawet taka forma elektroniczna, taki zbiorczy tygodniowe wydanie, w jaki sposób będzie ich ratowało? Niejasne, no koszty, rezygnują, pewnie się będą zaraz podpierali ekologią, że to papier i w ogóle, ale no, tak jak mówię, no pozbywają się problemu z dystrybucją, z przewożeniem tego wszystkiego, z potrzebą drukowania tego, no bo to trzeba pamiętać, że są ogromne koszty. Tu sama dystrybucja jest gigantyczna, żeby to wszystko rozesłać, prawda, dotarło to do ludzi w odpowiednim czasie. I powiem szczerze, że no nie wiem, czy to jest taki najszczęśliwszy krok, bo będzie gdzieś tam grupa ludzi, która będzie żałowała, że tego nie ma w takiej wersji, jak było kiedyś, ale myślę, że to będzie z czasem będziemy się chyba musieli do tego przyzwyczaić, bo takie będą nasze czasy. Myślę, że tak. Czy to dla ciebie problem, Dawid, że na przykład, nie wiem, gazety przestają być papierowe, czy w ogóle czytasz jeszcze papierowe gazety? Nie, już nie czytam. Nie czytam od lat. W mojej branży czytanie, czekanie na miesięczniki, chyba, że to są miesięczniki typowo jakieś specjalistyczne, które opisują konkretne jakby zagadnienia i jakby wydanie danego miesięcznika jest ukierunkowane w daną tematykę, no to są jakby, to jest jakby prasa specjalistyczna i to wtedy okej. Ale jeżeli to jest prasa typu nowości, czy prasa growa, czy po prostu newsy, które po prostu musisz sobie tam wyłapać. No jeżeli to jest miesięcznik, to tutaj ciągnięcie tematu newsowego w miesięczniku jest totalną jakby bzdurą i to się nijak ma do rzeczywistości. Jeżeli to jest tygodnik, to jeszcze jestem w stanie to ogarnąć w miarę. Jeżeli dana gazeta wychodziła i tak co tydzień, nie wiem, czy Newsweek był tygodnikiem, czy... Tygodnikiem. No to jeżeli teraz tygodnik papierowy zamieni się w tygodnik cyfrowy, to ja tutaj nie widzę specjalnie jakiegoś dużego zgrzytu. A to, że że ewolucja jakby w przekazania zamienia się z papierowego w cyfrowe, myślę, że to jest po prostu to jest trend naszych czasów i to jest kierunek, który no, tylko będzie pytanie, wyznaczony. Czy dobry? Myślę, że jest dobre, bo to po prostu nas to czeka wszystkich. To czeka wszystkich wydawców. Ale nie będzie ci brakowało czegoś takiego, że sobie siadasz z takim właśnie papierowym wydaniem gazety. Nie, bo ja tego już nie robię od lat, więc to już tego nie będzie. Według mnie to by zabiło mimo wszystko ideę dalej gazety jako wydania papierowego. Nie, ja już papierowej gazety nie kupię. Widzisz, nie prędko kupię. Ja osobiście ja nie kupuję. Prenumeruję. Ja
lubię sobie po prostu prenumerować. Prenumeruję właśnie PSX Extreme'a. Jest wydawane też co miesiąc. No i dla mnie to by było morderstwo po prostu tej gazety, jeśli by zaczęła wychodzić w formacie cyfrowym zamiast papierowym normalnie, który mogę sobie złapać w rękę. Chociażby między innymi dlatego, że no nie wiem, nie stać mnie na tablet, nie stać mnie na telefon, który by miał wystarczającą dobrą baterię, żeby uciągnąć tą, że po prostu na tyle długo działa, że ja sobie mogę sobie to poczytać i w każdej chwili w sumie. No ale stary, masz przeglądarkę, masz monitor, no tak, który wyświetla ci to samo w internecie. No, jeżeli tak, teraz ale zobacz, ty masz informację, że w PSX Extreme będzie pod koniec października albo na początku listopada będzie informacja o Unfinished Swan, który ty już ukończyłeś 3 dni temu, no to stary, co to za fan mieć tą gazetę w ręku? Co, Dawid, to nie chodzi mi, bo ty mówisz tutaj o prasie na przykład u siebie branżowej. Mówię specjalistycznej na przykład. Nie, ale ty mówisz, Michał, na przykład właśnie o typowo growej, a ja mówię o takich gazetach, no dla mnie na przykład Machina była taką fajną gazetą, gdzie można było sprzedać właśnie felietony, coś. W Extreme no to też masz tam jakieś felietony, recenzje i tak dalej. No, tak jak mówię, no ale gdzieś głównie zahacza to prawda o tematykę grową, która tam jasno można się sprzeczyć, że rozwija się szybko, to właśnie o czym mówi Dawid. Ale wydaje mi się, że taka prasa typowo, gdzie są felietony, jakieś takie informacje nie tak szybko i prężnie się zmieniające, jak właśnie gry czy branża gdzieś tam biznesowa, bo to są jednak te tematy, gdzie to wszystko się odbywa bardzo szybko i w dobie internetu to jasno, tutaj nie ma sensu śledzić tego w formie papierowej, mogłoby być ciężko. Ale nie wiem, mi osobiście myślę, że będzie w jakiś sposób brakowało. Ja bardzo lubię się wyłożyć gdzieś tam, jak jest ciepło w lecie, czy nawet gdzieś z bibułą w ręku. Nie, ale wiesz, zawsze mi się to podobało, jak jadąc gdzieś na wakacje, szło się do kiosku, kupowało się parę gazet, nawet jak te gazety w cudzysłowie trochę traciły na świeżości, wiesz, na aktualności w momencie samego wyjazdu, bo gdzieś tam się zanim się dojechało, człowiek się rozłożył na tym leżaku, na tych wakacjach, otwierał sobie gazetkę, był spokój, można było sobie to przeczytać, nic ci się nie odbijało od wyświetlacza, nic gdzieś tam nie brakowało internetu, baterii, niczego, nie bałeś się, że zapiaszczysz, zgubisz, połamiesz, cud na kiju, wiesz o co chodzi, bo idąc z tabletem... No chyba, że zamoczysz. No ale wiesz, generalnie w tym momencie, no ale z jaki to problem? To jest tylko gazeta, więc tutaj nic się z tym nie dokładnie, idzie. Zamoczysz wiesz, gazetę i idzie do kosza, no ewentualnie. Ale to tak jak kiedyś, tak jak kiedyś czytałem właśnie, już nie pamiętam gdzie, to był jakiś wywiad czy jakiś kawałek jakiegoś artykułu na temat książek, że ludzie w jakiś sposób, ja tutaj akurat się z tym zgadzam, bo ja książki cenię bardzo dużym szacunkiem, sam w domu mam sporo książek. I w jaki sposób było właśnie temat szacunku do książek, że ludzie bardzo je tak szanują, nigdy nie, znaczy to jest dobry kierunek, ale do czego zmierzam? I był facet, który opowiadał, chyba nawet autor tego artykułu, ale już teraz nie pamiętam, to nie jest jakby istotne, opowiadał o tym, że on takie głównie te szmaciane wydania, czyli na tym papierze makulaturowym książek, to traktuje w ten sposób, że na przykład jak mu zostało tam 50-60 ostatnich stron, a nie chce mu się całego wielkiego bukwiszcza ciągnąć do samolotu, to on po prostu odrywa tę końcówkę książki, on sobie to bierze i on sobie to na spokojnie doczytuje, prawda? No z tabletem mogłoby być ciężko co złamać na pół, ale nie, no tak się śmieję, to tak jako taką anegdotę, ale mi osobiście papieru będzie brakowało. No, moja żona w żaden sposób nie potrafi się przestawić na nawet nie chcę próbować przestawić się na książki w wersji tej cyfrowej, elektronicznej, bo to już nie jest to. To ma jakiś swój urok i myślę, że w tym naszym sposobie postrzegania i podchodzenia do tego tak będziemy trochę pachnęli takimi dinozaurami, ale no tak, ale takie stare dziady. Mnie generalnie, dokładnie. Ja mogę powiedzieć od siebie tylko tyle, że mi tego nie będzie brakować i absolutnie... Ty rozumiesz, że ty będziesz starym dziadem, który będzie udawał Ja będę młodego. Starym dziadem, który będzie chodził z tabletem na piwo z kumplami, popalał cygaro i czytał różne rzeczy sobie z iPada. No i dobra. No dobra, a to myślę, że ty możemy zamknąć tutaj tą część kącika prowadzącego. A teraz chwal się swoimi zbiorami. Czym tu się chwalić? To wiesz co, no generalnie... z tego co pamiętam, to ty co masz w piżarni? Mocno błysnąłeś kolekcją, że tak powiem, w dystrybucji cyfrowej. Ja do dystrybucji... jestem niepodzielnie jestem królem w naszym towarzystwie.
Tak, ja do dystrybucji cyfrowej zwolna się przekonuję, do tego mocno przekonuje mnie usługa Plusa, która gdzieś tam pozwala ściągać te tytuły. Ja głównie preferuję pudełka, to co zawsze powtarzam, dla mnie gra musi być w pudełku, musi mieć ładne wydanie, jestem w stanie często dorzucić te parę złotych więcej, żeby był ten steelbook i to jeszcze jakoś tam ładnie wszystko pospinane, ma to dla mnie szczerze mówiąc znaczenie. Co w mojej kolekcji? No w kolekcji mam, szczerze mówiąc nawet nie liczyłem, ale tak około stówy, a na ile nawet teraz nie więcej, bo to jakiś czas temu liczyłem, tytułów w wersjach pudełkowych. Więc jest tego całkiem sporo, szczerze mówiąc. Sporo jakichś tam FPS-ów. No nie wiem, szczerze mówiąc, co można. Ale mówisz globalnie o wszystkich platformach swoich, nie mówisz konkretnie o konsoli PS3. Wiesz co? Nie, mówię o konsoli PS3. Aha, mówię konkretnie o PS3, no bo to też trzeba o tym pamiętać. Masz 100 pudeł? No. To ja. To sporo. No, ja mam bardzo mało. To nie, w porównaniu z tobą to ja mam w sumie, jak będzie, ja mam 40 chyba 4 to... albo 45 jakoś tak. Wiesz co, ja mam taki problem, że ja nie sprzedaję gier. Ja nie parę, to nie jest problem, stary. Parę razy mi się zdarzyło sprzedać. To jest zaleta. Powiem tak, zrobiłem taki błąd z Borderlandsem 1, sprzedałem Borderlandsa 1, po czym kupiłem znowu Borderlandsa 1 w wersji pudełkowej. Więc, a jeszcze się nałaziłem, żeby odkupić dokładnie w tej edycji, w której miałem, więc to też była zabawa, bo tam było z tą fajną taką wijką papierową i to mi strasznie pasowało. Więc no tak to wyglądało w moim wykonaniu i wygląda. Nie pozbywam się po prostu starych tytułów, nad czym mocno ubolewa moja ukochana małżonka, ale no niestety, tak mam, kolekcjonuję i zbieram. Do tego stopnia kolekcjonuję i zbieram, że mam też pokaźną kolekcję gier z peceta. Mhm. Mam sporo właśnie takich starych tytułów, właśnie Zorki, czy na przykład właśnie Fantasmagorie. Czy Planescape Torment, prawda? Tak, to taki jeden z moich bardziej ulubionych tytułów właśnie w wersji PC-towej. No mam tego sporo, szczerze mówiąc. Nie mam takiego zacięcia jak ty do spisywania bazy w Excelu. Do tak? spisywania tego w formie bazy w Excelu, a poza tym teraz nawet nie byłbym za bardzo w stanie, bo mam to gdzieś tam popakowane w pudła i wiesz, będąc w momencie przeprowadzania się z jednego do drugiego mieszkania, to mam to gdzieś wszystko w jakimś takim w cudzysłowie lekkim nieładzie, ale jest jedno specjalne pudło na gry i tam wszystkie są zrzucone. Pudło jest duże, to niestety jest osobna sprawa. No ale no powiem tak, no zbieram, generalnie koncentruję się na tytułach dobrych, nie kupuję i nie interesują mnie gry średnie, czy w jakiś sposób takie słabawe. Jest mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam próbują różne gierki. Nawet jakie stania, to nawet o to się nie zabieram, bo w jakiś to sposób ja mam tak szkoda. Samo, dokładnie. To jest... szkoda mi czasu, szczerze mówiąc. Dokładnie. Stawiam na mocne, dobre tytuły. Wolę sobie kupić jakiś tytuł taki bardziej, że tak powiem, ohypowany, czy gdzieś tam, gdzie ludzie o nim więcej gadają, bo przynajmniej wiem, co to będzie z tytułem, niż kupować kota w worku. Aczkolwiek są tytuły... patrzmy na przykład Borderlands 1, tu będę się odwoływał do tego tytułu parę razy. To był taki tytuł, który gdzieś tam mocno mnie zaskoczył i w jakiś sposób sobie kupiłem, nie spodziewając się tego, co summa summarum dostałem i mocno się nie zawiodłem. No i co? No, ale masz jakąś taką grę, którą kupiłeś i to jest krapiszcze i żałujesz? Ja mam taką jedną. Mówiłem, Brink u mnie to jest takie badziew... największy z badziewów, jaki w ogóle udało mi się dorwać w dniu premiery i wypuściłem na to 2,5 stówy, a... Bo... Nie wiem, szczerze mówiąc, nic tak... Nie masz takiego babola gdzieś na półce? Tak teraz myślę, szczerze mówiąc, czy coś w jakiś taki drastyczny sposób... Myślę, nie. Że każdy chyba ma jakiegoś babola, z którego nie jest zadowolony. Nie wiem, szczerze mówiąc, bardziej już to jakiś tytuł, którego na przykład nie udało mi się skończyć, bo nie wiem, zasypało mnie, wiesz, gro innych tytułów lepszych. Mhm. Ale tak, nie, jakiegoś takiego chyba skandalicznego babola nie udało mi się nigdy ustrzelić, żebym jakoś tak strasznie rozpaczał i w jakiś sposób miał problem. Znaczy wiesz, ja nie rozpaczam, tylko po prostu wiem, że to jest gra, w której nie będę chciał nawet skończyć. Ale nie sprzedam. Nie, no jasne. No, tak jak mówię, no moja kolekcja gier, nie posiadam arkusza kalkulacyjnego, więc tutaj z tytułów nie będę wszystkiego alfabetycznie wymieniał, ale jest tego sporo i głównie i praktycznie jedynie pudełka. Dystrybucja cyfrowa to jest parę jakichś tam tytułów, które nie były w żadnej innej wersji dostępne. Chociażby Magic 2013, na przykład, upaliśmy. Dokładnie tak. Jakieś tam indie tytuły szczególnie mnie nie interesują, więc
Od tego jestem ja. Dokładnie tak, ty się w tym specjalizujesz. No dobra, to myślę, że tyle w kąciku prowadzącego. W przyszłym tygodniu będzie się spowiadał Wiśnia i no, ja opowiem. Opowiesz, nie, opowiesz. Ja nie będę miał o czym opowiadać. Jak nie będziesz miał o czym opowiadać, to przygotuj może kapsle od tym barków, nie, poczytasz jak nam. To nie będzie. No, opowiesz o swojej kolekcji gier, opowiesz o Rezydencie 6. I piątce. Na przykład. Nie z dystrybucji cyfrowej piątka. Także jesteś już... Nie, jest pudełkowa też, także... No, masz. To nie edycja ta Gold, tylko normalna. Super wypaśna Gold. To Silver. No. Dobra, panowie, to tyle w kąciku prowadzącego. No i co, czas na premiery tygodnia. W tym tygodniu mamy trzy interesujące takie tytuły. Pierwszy, który no, mnie i Dawida powinien zainteresować, nie wiem jak ty, Michał, ale niespecjalnie. 25 października, mam październik, tak? Bo ja mam problemy z miesiącami, dniami tygodnia, ze zmęczenia. Ale 25 października wychodzi Medal of Honor Warfighter, wychodzi na wszystkie platformy, czyli tam PC, PS3 i Xbox. Nie, co można? Tak, iPhone, tak jest? Będzie na iPhone'ie? No nie wiem. Nie, że to nie, bo wiesz co, może być tak, że tak jak na przykład jest przy Ghost Reconie, nie? Że można sobie modyfikować bronię na iPhone'ie, pewnie iPadzie, dojdzie jakaś aplikacja w postaci Battle Loga do tego tak, na przykład. Tak jak jest do Battlefielda 3, jest Battle Log na iPhone'a. Jest, tak. No ale nie na Androida niestety. No nie ma na Androida? Nie, na Androida też jest Battle Log. Tak, jest? Tak, jest na pewno. Wiem, że jest Ghost Recon Network na Androida. Jest. To, myślę, że do Mocha wyjdzie to samo. No, zobaczymy. No myślę, że to będzie ta sama platforma. Pytanie, jaka będzie integracja. No myślę, że o Medal of Honor to chyba za wiele nie można, nie ma co mówić. No, dobry FPS, naprawdę bardzo dobry. No ty wciągniesz na pewno, nie? Ty masz na dzień dobry, tak. Już masz, wiadomo, że będziesz miał. Także będziemy. Ja to będę miał. Coś nam popowiadasz pewnie, bo ja nie wciągam. Mam taką nadzieję, chyba że jakieś tej komplikacje wynikną, ale to tak jak mówię, nie zakładam w tym momencie. To tyle w temacie. Myślę, że o tytule będzie można więcej powiedzieć w przyszłym tygodniu, w następnym podcaście. Już ogra się troszkę i będzie wiadomo więcej, o co chodzi. Dzień później, czyli 26, wychodzi Forza Horizon, tak, na Xboxa. Bardzo wyczekiwana podobno. Przez ciebie? Nie, przeze mnie nie, ale w ogóle przez wielu graczy. Ja to wiadomo, my to wszyscy, co nas słuchają, to wiedzą, że my z Autami mamy tyle wspólnego, co przynajmniej mamy przed domami ewentualnie, ale... Tak. No, albo i nie mamy. Albo ja na przykład Michał ma tyle wspólnego. Gdzie się wlewa benzynę i olej. To jest wszystko, cała moja wiedza na temat samochodu. Tak, Michał ma też tyle wspólnego z komunikacją, co jego bilet miesięczny na MPK na przykład w Poznaniu, więc. Jeszcze słuchaj. Rower? Nie, rowera właśnie też nie mam. Ale na przykład bardzo mi się podobają modele Resoraki z Siku, które. No to dobrze. Siku. Siku. Ja wolałem inne. W każdym razie, no Forza Horizon, no to jest podobno jakiś mega tytuł. Ja nie jestem w stanie specjalnie jakoś tutaj się zachwycać i znaleźć jakby punkty zaczepienia. W każdym razie, no jest to niebywale produkcja, która dla fanów i ścigałek, i dla posiadaczy Xboxów, no jest to pewnie wydarzenie, tak jak dla nas, nie wiem, premiera typu Medal of Honor, czy na przykład, czy Dishonored, czy Borderlands. Także myślę, że to jest na pewno wydarzenie na skalę światową i wszyscy, którzy mają Xboxa na 100%, zacierają łapy, jeżeli chodzi o tą produkcję, więc wszyscy Xboxiarze będą się teraz ścigać modu 26. No i co? No i następnym tytułem, cofamy się trochę w czasie, do 23. Tak. Czyli do poniedziałku, Gianna Sisters. Już Twisted mówiliśmy o tej Dreams. Grze. Tak, wychodzi na peceta. Wychodzi na razie na peceta. Tak, nie poniedziałku, do wtorku. We wtorku, tak. Przepraszam. W każdym razie. Kalendarz mi się przeskoczył. W każdym razie to będzie tylko wersja PC. A na początku przyszłego roku mają się pojawić wersje PlayStation właśnie 3 i pewnie też Xbox, także dystrybucja cyfrowa na konsolach w przyszłym roku na początku. I to tyle chyba. Dokładnie tak. No o tej grze już mówiliśmy, więc tutaj nie ma za bardzo się nad nią co dodatkowo nie rozwodzić. Będziemy, już nie było będziemy. O tej grze.
No i co? Po taniości. Po taniości. Po taniości, tak. Kolejne po taniości. Zaczniemy od takiej troszkę czegoś mniejszego, szczerze mówiąc. Ostatnio jakoś mi się spodobał ten pomysł podrzucenia takich tytułów androidowych z racji nareszcie dorobienia się smartfona. Najwyższa pora, no. Każdy musi się dokładnie doczekać swojego. I powiem wam szczerze, że od jakiegoś czasu długo się bawiłem tytułem Hue Briggs od studia Noodle Cake, ale nie o tym tytule chciałem mówić, bo w jakiś sposób gdzieś tam gram, to taka gra logiczna, jeżeli ktoś nie miał przyjemności, to polecam, naprawdę dobra. Ale nie o tym tytule chciałem mówić, szczerze mówiąc, chciałem powiedzieć o innej grze, bo zacząłem gdzieś tam sobie grzebać, jakie tytuły oni jeszcze robili, co jeszcze wypuszczali. No i trafiłem na grę League of Evil i powiem wam szczerze, że tytuł jest, szczerze mówiąc, rewelacyjny. Prościutka gierka, bo to jest takie trochę skrzyżowanie dla mnie, to nie jest RPG, no to jest prosta taka gra akcji, mamy w sumie 4 klawisze do sterowania, lewo, prawo, A i B, czyli podskok i takie kopnięcie do przodu. Trochę mi gdzieś tam to klimatem i duchem przypomina 30 Second Hero i Super Meat Boya, jakieś takie skrzyżowanie jednego z drugim. Gra jest bardzo prościutka i absurdalnie idealnie wpasowuje się w taki klimat takiej szybkiej gierki, właśnie jak mamy chwilę gdzieś w autobusie, czy nie wiem, na coś czekamy i chcemy na sekundę sobie zagrać, ponieważ levele, żeby sobie tam je wymasterować na 3 gwiazdki, czyli na maksimum możliwych, że tak powiem, odznaczeń, to musimy dany etap przejść na poziomie między 10 a 15 sekund, tam w zależności od levelu. Czyli to świadczy o tym, że te takie kawałki tej gry są bardzo krótkie i można naprawdę rewelacyjnie sobie gdzieś to wszystko, na to wszystko znaleźć czas, no bo to tam przejście kilku leveli, no to jest raptem 30-40 sekund. To jest moim zdaniem duża zaleta tego tytułu, a gra głównie polega na przejściu właśnie takiego króciutkiego levelu, gdzieś tam to jest taka właśnie mieszanka rozrywki typowo zręcznościowej pomieszanej z logiczną, bo trzeba tam gdzieś czasem pomyśleć, jak przeskoczyć, gdzie, prawda? Celem jest zabicie złego naukowca. Na każdym etapie eliminujemy złego naukowca i zdobywamy walizkę. I to są dwa takie, czyli neseserek z jakimiś tam tajnymi dokumentami, czy coś, ten deseń. No i to są dwa takie cele, jakby nadrzędnym jest ten naukowiec, a ta walizeczka jest takim dodatkowym bonusikiem. Na tym praktycznie każdy level, przynajmniej na tym etapie, do którego ja doszedłem, na tym polega. Gra robi się coraz trudniejsza, bo gdzieś tam pojawiają się jakieś dodatkowe utrudnienia. No ale tak jak mówię, no tytuł jest można znaleźć go na sklepie androidowym za darmo, oczywiście z jakimiś tam reklamkami, ale jak tam się wyłączy internet, to śmiga bez reklamek. Wersja do kupienia chyba 3 dolary, żeby nie skłamać, no w każdym razie jakieś śmieszne pieniądze. Tytuł jest... chyba przesadziłeś cenę, bo tam widziałem, tak? 6 zł na polskie, także... No to nawet mniej, to w co w tym momencie? 2 dolary, nawet niecałe pewnie 2 dolary. No w każdym razie tytuł powiem szczerze, że mi przypadł do gustu, jest ciekawą, że tak powiem, odskocznią po Bad Piggies, które gdzieś tam udało mi się już zakończyć, czekam na jakieś kolejne dodatki. Tak, a co do Bad Piggies, przechodziłeś ten Playground? Tak, mam już pokończone wszystko, że tak powiem, na gwiazdki i wymasterowane, więc czekam na jakiś pierwszy dodatek, albo na dodatek do Angry Birds związany z Gwiezdnymi Wojnami. Jako fan serii filmów Gwiezdne Wojny czekam, co w temacie zrobią i jestem strasznie zainteresowany, że tak powiem, dodatkiem w tej konwencji. To myślę, że tyle w takim moim mini kąciku. To może jeszcze ja się wypowiem. Nie, w mini kąciku androidowym. Pozwól mi dokończyć zdanie. Dziękuję. Teraz kolega Wiśnia opowie o grze, którą znalazł, która jest tania, a równie ciekawa. Tak, chodzi o Max Payne na trójkę. To nie ja. No. To ja znam. Ja tu się chciałem wypowiedzieć na temat właśnie League of Evil. A. Jeszcze to spokojnie, tak. To o czym się mówiłem przed nagraniem właśnie, że pobawiłem się trochę tym tytułem i złamałeś telefon. No nie, ale da się to złamać? Obawiałem się właśnie niestety takiej sytuacji ze względu na przyzwyczajenie do pada i mocnego mimo wszystko duszenia przycisków, w szczególności w czasie, kiedy
sytuacja tego wymaga, a w tej grze, no, żeby poprzeskakiwać te momentami, to jest dość trudne, trzeba przyznać. No to jak przycisk w lewo jest na jednym końcu, a skok jest na drugim końcu, to w pewnym momencie myślałem, że naprawdę tak po prostu dusiłem ten telefon, że obawiałem się złamania. Już cały skrzypiał. Nie, no może nie aż tak, bo starałem się być mimo wszystko tego delikatny, ale osobom przyzwyczajonym tak jak ja do mimo wszystko do joysticka odradziłbym tą grę ze względu na delikatność sprzętu, którym się obsługujemy. No jak masz ty, jak masz paluchy, jak murarz, nie obrażając murarzy, no to stary, to nie da się, no. Smartfony są dla ludzi, którzy wiedzą jak z tego korzystać. No. Dla ludzi o delikatnych dłoniach. Tak, to wiesz. No. A jak ty przy betoniarce stoisz, no to stary, no to, tak, ja to taki smartfonik, to wiem. Że... No. To po coś trzeba studiować, no. No tak, także no. W każdym razie, no, jeżeli chodzi o drugą grę, to nie, bardzo na taką fajną ofertę trafiłem w ogóle, jakąś taką promocję na move.pl, na tym sklepiku, czy move.pl, jak to woli. Max Payne za 8 dych, także uważam, że to jest naprawdę niezła cena jak za tytuł, który no, nie jest jeszcze starym tytułem, a jest chyba dobrym tytułem. Wydaje mi się, że to jest tytuł, który bardzo dobrym tytułem, który jest za te pieniądze, no to aż grzech chyba nie wziąć, także polecam wam w ogóle przejrzeć ten sklep i zakładkę akcja, także tam jest takich tytułów dużo, dużo więcej, ale ten Max Payne zdecydowanie rzucił mi się bardzo mocno w oczy, bo to jest 79 zł, bez złotówki 8 dych. Uważam, że w wersji na PS3 to jest naprawdę, cena jest po prostu śmiech. Także jeżeli ktoś się czaił, no to myślę, że nowa za 8 dych. Wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjna cena. Także tyle chyba w temacie, jeżeli chodzi o Max Payne. Dokładnie tak. No i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o tanie granie. Było parę takich tutaj ciekawych propozycji. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, czy to wielbiciele telefonów, czy czegoś bardziej stacjonarnego. No teraz trochę o grze tygodnia i w tym tygodniu będziemy bardziej indie niż w poprzednich tygodniach. Będzie indie. Ostatnio takie duże tytuły typu Dishonored czy XCOM. A teraz trochę nie o indykach, tylko o łabędziach, a raczej o jednym łabędziu, niedokończonym. Dajesz, tak. Dawid. To może Michał, bo my graliśmy to z Michałem tak? razem, no to możemy spokojnie no to sobie popowiadać. Razem, ale oddzielnie? Razem oddzielnie, bo tam multi nie ma niestety. No, a mogłoby być ciekawie. A mogłoby dwa kolory farby. Albo koop jakiś. Tak, nie, muszę przyznać, że naprawdę gra mi przypadła do gustu, mimo tego, iż jest, no powiedzmy, dla niektórych monotonna, bo to w sumie jest ciepanie kulkami na prawo i lewo. Mm-hmm. Ale jest to ciepanie tymi kulkami jest tak strasznie wciągające, że to aż się wydało dla mnie dziwne. Po prostu jest tak ciekawie opowiedziana fabuła tej gry i w sumie rozwiązania wszystkie, które tam zostały zastosowane, czyli że jeśli napieprzymy za dużo tych kulek, no to wtedy mamy wszystko na powiedzmy na czarno i nic nie widać. I w sumie no ta cała historia opowiedziana o tym małym chłopczyku, który tam stracił matkę i został mu po niej tylko jeden obraz, czyli ten niedokończony łabędź jest... To jest łabędzica z tego, co... Tak, to jest łabędzica. Możliwe. To jest ona. Tak. Jest naprawdę bardzo ciekawie opowiedziane i jeszcze co trzeba jeszcze zauważyć jest to, że gra jest w 100% po polsku, co mnie osobiście niesamowicie zaskoczyło, jeśli chodzi o grę na PS Store. No tak, to jest taki przykład produkcji Santa Monica i tego, co robi, co robi to studio, bo to jest identyczne zagranie jak w przypadku podróży. Podróż też w zależności od tego, w jakim języku jest nasze menu XMB, w jaki język ustawiony jest w menu konsoli, w takim języku i z takim dubbingiem, z takim podkładem wokalnym w danym języku się po prostu uruchomi ta gra.
No, trzeba przyznać, że i to jest fakt. W Łabędziu jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobiony ten dubbing. Jest... Tak, jest to dobrze zrobione. Znaczy w sumie dubbing, to jest po prostu narracja, tam jest narrator. No. Tam jest narracja i tam są dwa lub trzy głosy użyte w tej produkcji, także... No ale mimo wszystko naprawdę bardzo, bardzo dobrze się wpasowują. Tak, one są dobrane, barwy tych głosów są tak dobrane, że faktycznie faktycznie pasuje to do całości. Jest to spójne bardzo. Także tyle. No, dla mnie generalnie wydaje mi się, że takich gier, bo tak trzeba powiedzieć, że to jest taki FPS, bo to można powiedzieć, że to widzimy z perspektywy typowo FPS-owej. Nie mamy oczywiście tutaj nic przed sobą, nie ma to jakichś rąk czy jakichś pistoletów, mimo że tam po znalezieniu wszystkich balonów mamy możliwość strzelania snajperką, taką bardzo fajną, po wciśnięciu trójkąta pojawia nam się normalnie optyka i taki krzyżyk, więc można strzelać snajperką, nawet jest odgłos strzelania jak z karabinu snajperskiego, jest to taki po prostu mały śmieszny feature. To muszę chyba posiedzieć przy tym tytule i sprawdzić tą snajperkę, bo jeszcze nie wszystkich balonów. I w każdym razie na początku jest tak, że zaczynamy faktycznie czarnymi kulkami i faktycznie wszystko jest białe i odkrywając te nierówności terenu, dodatkowo do tego dochodzi też udźwiękowienie. Wiemy, że na przykład idziemy po piachu, czy gdzieś jest woda, czy gdzieś tam to otoczenie, to miejsce, w którym się znajdujemy w danej chwili, jakby żyje. Pojawia się ewentualnie muzyka, możemy za nią iść, jeżeli gdzieś tam nie widzimy tego jakiegoś miejsca, to można też po prostu podążać za dźwiękiem, albo po prostu rozpoznawać to po tym, po jakim terenie idziemy. To też jest dosyć takie fajne, fajnie udźwiękowione i tak naprawdę ta czarna farba, która nam służy na początku do odkrywania tych korytarzy, którymi musimy podążać. Później też jakby jest ewolucja tego, ta historia nas prowadzi jakby w taki sposób, że ten król jakby zmienił swoje podejście i nagle z czarnej farby mamy po prostu na przykład krople wody, za pomocą których karmimy rośliny, które jak takie dzikie wino wiją się po tych ścianach, jak takie pnącze, i dzięki temu też możemy się dostać w inne niedostępne normalnie miejsca, więc to jest jakby taki kolejny rodzaj broni, bym powiedział, w postaci kulek z wodą, już nie z falbą, co z wodą, i po prostu możemy po prostu sadzić te gałązki, to dzikie wino wszędzie, gdzie tylko rzucimy, i po prostu te rośliny będą podążać za tym źródłem życia, za tą wodą. No i potem dochodzi jeszcze taki element tych kulek niebieskich, za pomocą których możemy budować figury geometryczne, na które możemy wskakiwać. Tak, jakieś tam schody możemy sobie konstruować, żeby gdzieś dojść. No i całość oczywiście jest podzielona jakby na cztery tam etapy. Mamy jakiś tam level, ten pierwszy, potem taki wyszarzały, potem jest czwarty, bardzo fajny, bo jest zrobiony cały, jakby to jest jakby noc, wszystko jest jakby w negatywie, wszystko jest czarne, a kontury widzimy na biało, więc to jest jakby też taki fajny, ciekawy element. Dodatkowo dochodzi ten pałac z tymi roślinami, który jest bardzo też fajnym rozwiązaniem, i te figury geometryczne, po których przeskakujemy. Tak naprawdę fajnym rozwiązaniem jest to zbieranie tych balonów, bo jakby te balony możemy potem wymienić jakby na jakieś dodatkowe zabawki, to jest tak nazwane tam zabawkami, czyli jakiś wąż, który nieprzerwanie podaje nieskończenie ilość kulek. Radar balonów. Tak, radar balonów wykrywa nam jakby te balony, które możemy przeoczyć, a są gdzieś ukryte, więc wiemy, że w tym miejscu gdzieś ten balon jest i możemy go poszukać i postarać się znaleźć wszystkie. I ta snajperka po odblokowaniu tych wszystkich balonów, ewentualnie możemy wyczyścić całą farbę, którą namazaliśmy, i okazuje się, że zamazaliśmy za dużo i zaczynamy się gubić, i możemy sobie jakby wyczyścić to płótno. Ale tutaj wydaje mi się, że jeszcze warto wspomnieć o fabule, bo fabuła nie jest jakby niczym wyjątkowym. Jest to ciekawie opowiedziana historia pewnego chłopca, który stracił matkę, tak jak powiedział Michał, i ona była malarką i miała taką przypadłość niekończenia swoich dzieł. I tutaj ten ulubiony obraz małego Monroe, czyli ta łabędzica,
gdzieś coś się dzieje z tą abonicą niefajnego i ona znika z tego obrazu i ona jakby podąża, wchodzi jakby w ten obraz i podąża jakby za nią w poszukiwaniu jej. Także fabuła jest taka, szczególnie końcówka, mi się podoba opowieść, zakończenie tej gry. Jest taka naprawdę taka fajna, przyjemna i taka, która pozostawia w człowieku jakieś takie fajne pierwiastki, takie elementy jakby zastanowienia się nad tym wszystkim, jak to faktycznie się rozgrywa i że to faktycznie ma sens, więc nie jest to nic wymyślnego, ale takiego przyjemnego i naprawdę ja z miłą chęcią ukończyłem tą grę, mimo że grano jest, trzeba powiedzieć, droga, bo 47 zł za parę godzin zabawy to nie jest mało, ale to tak jak w przypadku podróży, to jest takie doświadczenie czegoś, tutaj się czegoś doświadcza, to jest przeżycie czegoś innego niż to, czym jesteśmy karmieni na co dzień. Także. Właśnie, czyli wszystkiego rodzaju strzelanki i cała przemoc. Tak, tutaj jest zupełnie coś innego. Tutaj znajdujemy w tej produkcji coś, czego normalnie nie ma nigdzie. To są rzadkie produkcje tego typu, to są rzadkie pozycje. I mówię, no tak, to oni robią takie rzeczy jak Flower i Flow, to są też przecież, to jest ta sama robota, to są ci sami ludzie, więc wydaje mi się, że przy Unfinished Swan wszyscy, którzy dobrze bawili się przy podróży, przy Flowerze i przy tych tytułach, które wymieniłem, wydaje mi się, że tutaj też coś dla siebie znajdą i oczywiście to nie jest gra dla wszystkich, więc jeżeli ktoś po nią sięga, to myślę, że to jest na tyle świadomy człowiek i świadomy gracz, że nie będzie potem marudził, że się rozczarował. Ja się nie rozczarowałem, bawiłem się przednio i myślę, że wrócę jeszcze raz do tej gry, żeby zobaczyć, Ja na przykład bardzo chętnie pokażę tą grę swojej 5-letniej siostrze. Tak, to jest zdecydowanie gra też na pewno pod kątem dzieci. Tutaj na pewno też to one się będą dobrze bawiły. Także. I trzeba dodać jeszcze, że gra obsługuje Move'a. Move'a, tak. Ona jest na Move'a i zabawa Move'em też jest przednia. Przetestowałem to. Jest naprawdę mega fan. I to chyba tyle. Co? To chyba tyle. No dokładnie tak. No i co? Tak jak Dawid będzie wracał jeszcze do Unfinished Swan, mam nadzieję, że wy wrócicie do nas w przyszłym tygodniu, w następnym podcaście. A jak to ładnie powiedziałeś. A widzisz, tak wyczekałem. Kurczę, normalnie. Przyznaj się, że myślałeś na tym od zeszłego tygodnia. Już zapisał gdzieś na kartce, przyklejono ją do monitora. Nie, kurde. No przed chwilą się pochwalił, to nie, no a tak jakoś chciałem to ładnie zamknąć. Dobra. Ładnie. Tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że strasznie nie nudziliśmy, że wam się podobało jak zwykle. No i to chyba wszystko. Do zobaczenia, czy bardziej do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć. Na razie.